logiki, tak, jest to inicjatywa Jeana Yvesa Baisiou, logika universalis i jest to impreza, która w wielu miejscach na całym świecie dzisiaj się wykonała. Bekce, na Uniwersytecie w Merce też, ale też na Uniwersytecie w Pekinie i w wielu innych miejscach, nawet w Watykanie też. W Watykanie też, więc my się skromnie do tego dołączamy. No, chcieliśmy tutaj taką zgłosić dyskusję dotyczącą doniosłości logiki w edukacji, tak? Czy w kształceniu. Kształcenie to jest coś, co jest dla naszej polskiej tradycji dość ważne, bo wielu polskich logików przywiązywało dużą wagę do znaczenia logiki w edukacji. No, z drugiej strony sytuacja współcześnie jest taka, jak wszyscy wiemy, czyli na przykład wyjmuje się przedmiot logika ze studiów pedagogicznych w Wrocławiu. Co jest dziwne. To jest dziwne bardzo. No, ale tak jest. Dlatego, że mamy tutaj trzech gości, profesor Kisielewicz z Instytutu Matematyki, profesor Kresz z Uniwersytetu Łódzkiego i doktor Bartłomiej Skowron, moja skromna osoba. Ja gościem nie jestem, więc cóż. Spotkanie będzie wyglądało tak, że każdy z tych panelistów wygłosi jakiś taki krótki odczyt, a potem będziemy bardzo Państwa prosić o wypowiedzi z sali. To cóż, ja może oddam głos profesor Kisielewiczowi, akurat tak jak siedzimy, to jest kolejność alfabetyczna, więc nie ma tutaj specjalnie jakichś problemów, tak, typu ważności. Dziękuję bardzo. Ja może myślę, że na siedzącą będziemy parę nawet. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Temat bardzo drogi mojemu sercu, więc czuję się zaszczycony i usatysfakcjonowany, że organizatorzy o mnie pomyśleli. Powiedzmy, ja jestem matematykiem, a moja to kompetencja w tym zakresie, ja się zajmuję logiką i teorią argumentacji i jestem autorem książki pod takimże tytułem, uczek przedmiotu krytycznego myślenia informatyków głównie i matematyków. Taki przedmiot u nas jest na razie ograniczony do tego naszego wydziału. Zacznę od dwóch takich umiejętności. To jest umiejętność wyciągania trafnych wniosków, potocznie zwana logicznym myśleniem, i druga umiejętność odróżniania prawdy od fałszu. To są dwie fundamentalne umiejętności, które są zupełnie oczywiste. Truizmem jest, że są niezwykle przydatne i są fundamentalne dla wszelkiej pracy umysłowej, we wszelkich zawodach. To nie ulega wątpliwości. Również one są w tej chwili się coraz bardziej robią nawet fundamentalne w czasie rozwoju demokracji, która wydaje się troszkę, prawda, się degenerować. Media, które w idei demokracji miały pełnić rolę czwartej władzy, przedstawiciela faktów, tak żeby każdy wyborca mógł sobie na podstawie informacji niesionych przez media wyrobić zdanie, no stają się coraz bardziej na całym świecie tubami propagandowymi jednej określonej ideologii. To jest pewnego rodzaju degeneracja i w związku z tym wydaje się, że te umiejętności wyciągania wniosków, odróżniania prawdy od fałszu, szczególnie w dobie fake newsów, takie coś się pojawiło i wręcz mamy w tej chwili taką, tak można określić, ten etap demokracji, no to jest szczególnie ważne umiejętności. No i nie ulega wątpliwości raczej, że tego typu umiejętności powinny być w edukacji preferowane i rozwijane. Pytanie, jak one są nabywane współcześnie, prawda, w czasie naszej edukacji. No więc one są nabywane tak jakby z boku, przy okazji nabywania wiedzy,
uczenia się różnych przedmiotów, wszędzie gdzieś pojawia się ta praktyczna umiejętność logicznego myślenia, praktyczna zdolność rozróżniania prawdy od fałszu i ludzie w czasie edukacji nabywają tych umiejętności, jednak jedni lepiej, drudzy gorzej, jedni dużo lepiej, drudzy dużo gorzej. No i jest taka rzecz, że chciałoby się, żeby prawda, był jakiś przedmiot, który by był temu bezpośrednio poświęcony i jakoś wpłynął na to, żeby ludzie po przejściu jakichś etapów edukacji mieli te umiejętności na jakimś wyższym poziomie, powiedzmy, niż to jest obecnie. Jest przedmiot logika, który profesor wspomniał, uczony ciągle jeszcze na przykład na kierunku prawa, na niektórych kierunkach uczony na matematyce, również na informatyce logika jest uczona, ale na wielu kierunkach go już nie ma, on jest wręcz rugowany. To właściwie jest bardzo długi okres, kiedy on zaczął być, bo kiedyś przedmiot logika był wykładany w szkole średniej. No i on tak stopniowo był rugowany ze szkoły średniej i z różnych kierunków studiów. No i to przyczynie tego, dlaczego on jest rugowany, został wyrugowany prawie całkowicie, jest rugowany, to za chwilę powiem. Natomiast najpierw zadam takie troszkę retoryczne pytanie. Gdyby istniał taki przedmiot, który z pewnością ulepszałby właśnie te dwie umiejętności, o których mówiłem, umiejętność logicznego myślenia, umiejętność rozróżniania prawdy od fałszu, czy on powinien być taki, czy jeśli byłaby taka, jeśli to w ogóle da się nauczyć, bo to jest osobne, prawda? Takie pytanie można stać na stanowisku, że tego się nie da nauczyć. Więc jeśli to się da nauczyć, taki przedmiot powinien być w edukacji. To jest znowu zupełnie oczywista odpowiedź, bezdyskusyjna, że jeśli taki przedmiot byłby, to powinien być na odpowiednich etapach edukacji. Za taki przedmiot w opinii części ludzi, a wielu logików, takich ludzi, którzy mienią się logikami, uchodzi właśnie przedmiot logika. Jednakże logika dzisiaj, prawda, uczona w różnych miejscach obejmuje przede wszystkim elementy logiki formalnej, rachunku zdań, rzadziej już rachunku kwantyfikatorów, bo to się okazuje dość niesprawne już w znacznej części studentów. I tutaj jest taka moja teza, prawda, że to, że logika jest rugowana, to wynika generalnie z tego, że decydenci, albo tak ogólnie wszyscy ludzie mają coraz większe wrażenie, że to nauczanie tej logiki formalnej niewiele ma wspólnego z tymi dwiema umiejętnościami, o których ja mówiłem, w szczególności ze zdolnością praktycznego, logicznego myślenia, uczenie logiki formalnej. Tu się, prawda, odbywały w Polsce to był jakiś taki okres, kiedy walczono o upraktycznienie, to się nazywało logiki, to Ajutkiewicz był szczególnie takim zwolennikiem tego i rezultatem tego był, powiedzmy, jego podręcznik logika pragmatyczna. Na Zachodzie również w tym nurcie upraktycznienia logiki, czyli ze świadomością, że coś jest nie tak, prawda, że ona nie ma charakteru praktycznego, no powstał taki przedmiot, który się nazywa krytyczne myślenie. Critical thinking. Sęk jest w tym, że ten przedmiot critical thinking, on jest poświęcony, znacznie bardziej przechylony w kierunku argumentacji, w kierunku takiej debaty demokratycznej, gdzie zasadniczą rolę zdolność do argumentowania, do przekonywania odgrywa i ma spore elementy logiki, ale te elementy, które są zawarte w tym przedmiocie, to jest po prostu elementy właśnie rachunku zdań, elementy jakichś tam algebrowskich, no takie, które wydają się bardziej praktyczne, natomiast nie ma tam już elementów rachunku kwantyfikatorów, czyli niecała logika formalna jest nauczona. Badania, ja powiedzmy byłem na paru takich konferencjach dotyczących właśnie krytycznego myślenia, no i się co najmniej na dwóch były ogłaszane badania nad tym, w jaki sposób te przedmioty krytycznego myślenia są. Proszę zmienić.
naukowcy zainteresowani tym krytycznym myśleniem i którzy prowadzili takie badania, w jaki sposób te przedmioty krytycznego myślenia w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie i w niektórych krajach europejskich, w jaki sposób one zwiększają zdolności do tego krytycznego myślenia, w szczególności do właśnie tych dwóch rzeczy, o których mówiłem, czyli do umiejętności logicznego myślenia, wyciągania wniosków i odróżniania prawdy od fałszu. I te badania generalnie wykazały, że w żadnym stopniu. Po prostu nie ma żadnego postępu. Ludzie po tych przedmiotach niczym się tak statystycznie nie różnią od ludzi, których tych przedmiotów nie mieli. No moja diagnoza jest taka, generalnie powiedzmy, i to ona jest zawarta częściowo w mojej książce, książkach, które na ten temat napisałem, a mianowicie, że logika formalna, zasadniczo logika formalna, rachunek zdań, rachunek kwantyfikatorów, nie ma nic wspólnego z praktycznym, logicznym myśleniem. I w związku z tym uczenie się tego, zasad logiki formalnej, no więcej zamieszania wprowadza w umysłach studentów niż korzyści, dlatego że one zwykle są tak uczone, że to są podstawy logicznego myślenia, ale bez możliwości, prawda, albo z sugestią, że się powinno stosować prawa logiki właśnie formalnej w myśleniu, a tymczasem się to okazuje absolutnie oderwane od rzeczywistości. Moja teza troszkę szerzej, ponieważ to jest taka, prawda, obrazoburcza w pewnym sensie dla logików różnych formalnych, to są herezje, co ja mówię i się absolutnie z tym nie chcą zgodzić. No, ona szersza jest taka, że to nie jest tak, że logika nie odniosła, że nie jest przedmiotem, który odniósł sukces. Logika odniosła olbrzymi sukces tak naprawdę. Logika matematyczna dla matematyki, zrozumienia pewnego rodzaju rzeczy z zakresu matematyki, zasięg rozumowań matematycznych, logika matematyczna miała ogromne znaczenie, prawda, i te twierdzenia, takie Gödla i inne, prawda, podstawowe twierdzenia logiki matematycznej można uznać za naprawdę osiągnięcia, no, szczytowe osiągnięcia rozumu ludzkiego, a z drugiej strony logika formalna, czy duch logiki formalnej, ale również bezpośrednio pewne rachunki, no, znalazł olbrzymie zastosowanie w informatyce. Generalnie to można, prawda, się kłócić, czy jest mniejszy, czy większy wkład, ale wkład logiki w fundowanie technologii informatycznej, komputerowej, prawda? I w dalszym ciągu logika rozwijana jest w ramach informatyki teoretycznej i tam święci, ponieważ to rzeczywiście do tego pasuje, prawda, święci olbrzymie sukcesy. Natomiast moja teza jest taka, że się zupełnie rozwinęła ze swoim powołaniem, o ile za powołanie, prawda, uznać tą klasyczną definicję logiki, że tu chodzi o umiejętność logicznego myślenia, prawda, wyciągania wniosków i w klasycznej definicji sformułowania ściśle swoich myśli, prawda. Więc w tym sensie logika formalna kompletnie do tego się nie nadaje, się rozwinęła. No więc moja końcowa teza jest taka, że po pierwsze niezbędna jest, ja napisałem podręcznik, zaproponowałem pewien model, prawda, uczenia nowej logiki. Zdecydowanie będę obstawał przy tezie, że trzeba coś tu, prawda, dokonać. Nie będę obstawał, że to, co ja wskazuję, jest akurat, prawda, gdzie ja wskazuję, że, prawda, na logikę należy patrzeć jak na analizę możliwości, że generalnie rozumowania logiczne polegają na analizach możliwości. One są zupełne, jeśli na przykład dotyczą matematyki, wtedy można wszystkie możliwości wyczerpać i co więcej, można wtedy zbudować formalny model tych rozumowań i to jest właśnie logika formalna. I one są niezupełne w przypadku, gdy prowadzimy rozumowania na temat rzeczywistości i te rozumowania się nie dają sformalizować, ponieważ można próbować, prawda, zobaczyć, na czym te analizy praktyczne możliwości polegają i się temu, prawda, przyjrzeć, żeby wzmocnić swoją zdolność do wyciągania logicznych wniosków. Więc uważam, że potrzebna jest głęboka rewizja sposobu nauczania logiki u nas, sposobu nauczania krytycznego myślenia gdzie indziej, jakkolwiek by się ten przedmiot dalej nie miał nazywać.
I jeśli to odpowiednio zostanie zrewidowane i jeśli w wyniku tej rewizji, ja w to wierzę, że to jest możliwe, prawda, okaże się, że naprawdę można nauczać i zwiększać te zdolności w tym kierunku, no to ta logika jest niezbędna i to nie tylko na poziomie uniwersytetów, taka zdolność do logicznego myślenia, jeśli da się tego nauczyć, ale zdecydowanie powinna powrócić w jakiejś tej nowej, zrewidowanej formie do szkół średnich. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja tylko się przedstawię. Ja pracuję w zasadzie przez większość mojej aktywności zawodowej w katedrze logiki i metodologii nauk, a ja właściwie jestem filozofem. W tej chwili już, jeżeli chodzi o nauczanie logiki, w sensie ścisłym, w moim wydaniu no jest szczątkowe. Ja nauczam na studiach doktoranckich metod badań naukowych, metodologii różnych, ale zaczynałem karierę od nauczania logiki na bardzo różnych kierunkach studiów, zwłaszcza na studiach prawniczych. To pewnie wzięło się z tego, że moje pierwsze wykształcenie było prawnicze. I wobec tego mam tutaj taką panoramę dość szeroką, ale nie o tym chciałbym mówić. Natomiast, proszę Państwa, chciałbym zacząć może od tego, że to pytanie postawione przez organizatorów dzisiejszego spotkania, którym za zaproszenie serdecznie dziękuję, znaczenie logiki w edukacji, to można bardzo rozmaicie rozumieć. Mianowicie można to rozumieć jako pewną analizę stanu historycznego. Jakie było znaczenie logiki w edukacji? Po drugie, analiza stanu obecnego. Jakie jest znaczenie logiki w edukacji? I wreszcie po trzecie, można to rozumieć jako propozycję co do stanu postulowanego. Jakie powinno być znaczenie logiki w edukacji? Otóż o tym kontekście historycznym ja nie chcę za dużo mówić, ale z kilka zdań powiedzieć należy. Mianowicie, jak się wczoraj tak nad tym zastanawiałem, to można powiedzieć, że logika była nauczana w Polsce od czasów średniowiecza, jeszcze przed powstaniem Akademii Krakowskiej. I właściwie ówczesna logika w Polsce dosyć dobrze przypomina, tak się przynajmniej uważa, to co się w tej chwili nazywa logiką ogólną. Tam były elementy gramatyki, dialektyki i retoryki, no, czyli można powiedzieć logika języka, jakaś metodologia i logika formalna. No i potem to się trochę zmieniało, mianowicie już w wieku XVIII w szkołach pijarskich rumuje się syllogistykę, czyli logika formalna schodzi trochę na margines. Jeżeli weźmiemy logikę Condillaca, to jest podręcznik dosyć znany historycznie, to bardzo dokładnie widać, że to jest, tam jest analiza poznania taka psychologiczna, są pewne kwestie teorie poznawcze, a w zasadzie logiki formalnej bez pewnego typu syllogistyki prawie w ogóle nie ma. A Komisja Edukacji Narodowej to w ogóle usunęła syllogistykę. No i teraz logika współczesna, to co w Polsce w XX wieku pod nazwą było wykładane, to jest głównie zasługa uczniów Twardowskiego, trzeba powiedzieć, jakoś jego samego. Ja, proszę Państwa, przejrzałem, żeby tutaj nie odwoływać się tylko do pamięci mojej, jako że z różnorodnych podręczników korzystałem, pewne takie klasyczne w historii nauczania logiki w Polsce teksty i co tam można znaleźć. Otóż ja mam wrażenie, że jednak uczniowie Twardowskiego, którzy byli bardziej filozofami niż technicznymi logikami, takimi jak Łukasiewicz i jego uczniowie, oni w zasadzie potrzebę pewnego typu uwzględnienia kontekstu, w którym się logikę wykłada, uwzględniali. Weźmy, proszę Państwa, taką prawie że broszurę Ajdukiewicza Logiczne podstawy nauczania. Przecież Ajdukiewicz mówi, to jest rzecz dla nauczycielstwa. Czyli tam rozważa kwestie metodologiczne, kwestie semiotyczne, podaje różnego rodzaju przykłady. Znaczna część, prawie cały ten tekst jest w pierwszym tomie Języka i Poznania, tylko w różnym porządku tam przedstawiony. Więc widać było, że Ajdukiewicz, który potem usiłując wydać drugie wydanie Logiczne podstaw nauczania, doszedł do logiki pragmatycznej. Powstała z tego gruba książka, która miała być taką propozycją zastosowania logiki na użytek
różnego rodzaju kierunków studiów. I to, co się działo w logice, w nauczaniu logiki po II wojnie światowej, to było głównie zasługą Ajdukiewicza i Konarskiego. Ajdukiewicz uznał, że w zasadzie nauczanie filozofii w Polsce jest skazane na pewnego typu monopol marksistowski. On się skupił na logice, to miała być dziedzina, która dostarczy rzetelnej wiedzy. I on w zasadzie to takie podręcznik, pod którym zasady logiki, no to jest pewnego typu wersja propedeutyki filozofii, tylko teraz już to pod innym tytułem musiało występować, bo jak mówi potem Ajdukiewicz, filozofia ma być, powiedzmy, dla kogo innego przeznaczona i przez kogo innego prowadzona. W tymże zarysie logiki Ajdukiewicz podaje pewne korzyści, które wypływają ze studium logiki. Te korzyści wydają się niewątpliwe, ale niekiedy wywołują potrzebę komentarza i wzbogacenia, jak się wydaje. Mianowicie on tam na cztery takie ewidentne, jego zdaniem, korzyści studium logiki dla jego słuchaczy wskazuje. Po pierwsze, mówi tak, nauczanie logiki, przyswojenie sobie jej oznacza, że można się zapoznać z nowymi, nieznanymi dotychczas sobie sposobami, formami logicznego myślenia, ponieważ takie naturalne predyspozycje logiczne nie wystarczają. My w ten sposób wzbogacamy swoje kompetencje. Po drugie, możemy zapoznać się w sposób systematyczny z wykazem błędów logicznych. Znowu takie naturalne predyspozycje logiczne tutaj nie wystarczają. A zdaniem Ajdukiewicza i to pierwsze, i to drugie uczy krytycyzmu. On tutaj w tych zasadach logiki, to była książeczka, która nawet w szkołach średnich była wykorzystywana, o tym pisze usilnie, ponieważ to było robione w okresie, pierwsze wydanie to było w ogóle w okresie ostrego stalinizmu. Przecież to widać wyraźnie, że to ma uodpornić przeciwko pewnego rodzaju, nazwijmy to, indoktrynacji marksistowskiej. Bo tak, oczywiście tam się słowo marksizm raz pojawia w takim kontekście, pewnie to był warunek wydania tej książki, dosyć neutralnym, w następnym już w ogóle nie ma. Po trzecie, pozwala kurs logiki identyfikować błędy logiczne. Czyli nie tylko je ujawnić, ale je nazwać i wskazać na ich przyczyny. No i jak mówi, studium logiki, powiedzmy, pozwala chronić przed dogmatyzmem. A przecież jak to czytamy, to wiadomo, że chodziło o szczególnego rodzaju dogmatyzm. Nie, to nie ulega wątpliwości. Każdy z tych punktów, moim zdaniem, jest do rozwinięcia, do pewnej dyskusji, ale czegoś mi tutaj brakuje. Muszę powiedzieć, i to parę punktów można wydobyć, których brakuje. Mianowicie, albo one są niedopowiedziane, zawarte, implicite w tych punktach, ale nie zawsze mogą być dostrzeżone. Po pierwsze, studium logiki może podnieść wrażliwość językową, ponieważ konfrontuje język naturalny z językami rachunków logicznych. To jest dla wielu ludzi niesłychana korzyść. Na przykład na studiach filologicznych, ja zauważyłem, bo zdarzyło mi się nauczać na filologiach nawet dość dużo, to już jest dość dawno, ponieważ na filologiach, na żadnej filologii już nie ma logiki. Pierwsza była anglistyka, gdzie logika jest mi bardzo potrzebna, a polonistyka na końcu zrezygnowała z logiki. Więc to jest niewątpliwa korzyść. Druga korzyść, zapoznaje z pojęciem wynikania logicznego. Otóż to się wydaje niesłychanie korzystne. To wcale nie w sytuacji, gdy monopol ma logika formalna. Bo w tych zajęciach, które ja prowadziłem, to poza socjologią, bo tam była bardzo dużo godzin, gdzie rzeczywiście był rachunek kwantyfikatorów też rozbudowany, to właściwie uczyło się w pewnym ograniczonym zakresie. Na przykład na prawie to uczyło się sylogistyki także. Dlaczego? Bo jest takie pojęcie jak sylogizm prawniczy. I w teorii prawa oni się z tym stykali, powinni wiedzieć, co to jest sylogizm w ogóle. Na to, proszę Państwa, jeszcze to, czego Ajdukiewicz nie wymienił. Logika ma znaczenie dla rozwijania zdolności heurystycznych, moim zdaniem także. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle zwiększa potencjał abstrakcyjnego myślenia, moim zdaniem. I to oczywiście tutaj akurat to byłby argument na rzecz tego, żeby logiki formalnej jednak nauczyć.
Oczywiście dozować odpowiednio, z tym ja się w zupełności zgadzam. Oczywiście, proszę Państwa, w dyskusji o walorach logiki można jeszcze podnosić inne kwestie, na przykład to, że jest to narzędzie uniwersalne i neutralne przedmiotowo. To jest też niebagatelna rzecz dla filozofów na przykład. Mieć narzędzie, które no, oczywiście może być wykorzystane w sposób nierzetelny, ale to wszystko tak być może wykorzystane. I teraz, proszę Państwa, problem obecności logiki w edukacji wymaga kilku relatywizacji, jak mi się wydaje, do szczebla edukacji, do typu edukacji. Co do szczebla, no to sprawa wiadoma, że w tej chwili w szkołach średnich logiki nie ma, więc tu nie ma czego relatywizować, co najwyżej postulatywnie ona powinna być. I pytanie, czy taki podręcznik jak Zasady logiki Jajkiewicza dziś byłby dobry, no niewątpliwie wymagałby istotnych korekt i zmian. Ale to jest pewna droga. Natomiast jeżeli chodzi o typ edukacji, no to tutaj ograniczając się do studiów uniwersyteckich, można powiedzieć tak, bo w innych typach uczelni jest sprawa jeszcze wymagająca uwzględnienia pewnej specyfiki. Otóż jest rzeczą dla mnie od początku nauczania logiki przeze mnie, wówczas byłem człowiekiem jeszcze powiedzmy no, dydaktycznie nieobytym. W tej chwili wydaje mi się, że właściwie trudno mi znaleźć kierunek studiów, na którym nie uczyłem, poza logiki nie uczyłem na matematyce, bo tego są lepsi, ale uczyłem tam filozofii z kolei, więc wiedzę, jak oni myślą. Wobec czego wiem, jak myślą matematycy. Notabene oni oczekiwali filozofii w wersji light na matematyce, co mnie najbardziej uderzyło. Ale to jest jakby osobna sprawa. Otóż, proszę Państwa, niewątpliwie zupełnie czym innym jest nauczanie logiki na studiach filozoficznych. Tam powinno być logiki dużo i to różnorodnej, z historią logiki włącznie. To jest osobna sprawa. Studia prawnicze, no, logika się zachowała. Nie wiem, czy na każdym uniwersytecie jej pozycja nie jest najgorsza, ponieważ są i wykłady, i ćwiczenia. Z tym, że jak ja pamiętam praktykę łódzką, warszawską słabiej, bo tam nie uczyłem, się dowiadywałem, no to była to zawsze logika uwzględniająca logikę języka naturalnego i metodologię, a nawet częściowo teorię argumentacji, bo jak weźmiemy taki stary podręcznik Kotarbińskiego, kurs logiki dla prawników, tam to jest. Oczywiście tego jest za mało z dzisiejszego punktu widzenia, bo dziś wchodzą na prawie takie przedmioty jak teoria argumentacji, więc to by trzeba, ale myślę, że akurat Kotarbiński taką potrzebę widział. On logiki nauczał dla prawników od lat 30. bardzo dużo. Inna jeszcze specyfika jest studiów humanistycznych i społecznych. Ja bym zresztą je może też rozróżnił. Inna matematyki, inna nauk przyrodniczych. Wobec czego taki postulat, ja pamiętam, że w Łodzi na zebraniach katedry logiki od dawna mówiło się o potrzebie aplikacji przedmiotu pod nazwą logika do danego kierunku studiów. I właściwie nawet przydział zajęć był. Ja pewnie dlatego nauczyłem logiki na prawie, ponieważ miałem wykształcenie prawnicze także. Tak? To mi ułatwiało poruszanie się, chociaż logika była na pierwszym roku, ci ludzie powiedzmy wiedzę prawniczą mieli znikomą, ale jakiś tam, powiedzmy, jakaś tam moja niewielka kompetencja w tym zakresie mogła działanie ułatwić. Także, no, ponieważ w naszym zespole byli ludzie, którzy mieli studia matematyczne, fizyczne, czy jakieś humanistyczne, to wszystko było brane, proszę Państwa, pod uwagę. Wobec tego ja bym powiedział tak, że logika bez wątpliwości jest przydatna na wyższym szczeblu kształcenia. Te wszystkie walory logiki i korzyści, o których mówiła Jurkiewicz, wzbogacone tymi, które ja jeszcze tam wspomniałem, cztery inne, są niewątpliwe. Niewątpliwie zgadzam się tutaj z panem profesorem, że nauczanie dogmatyczne logiki, głównie formalnej, bez uwzględnienia kierunku, na którym się to robi, to jest najlepsza droga, żeby logika sobie wykopała dydaktyczny grób. Ponieważ ona zniknie, już jej nie ma, ale mogłaby zniknąć sprawa z socjologii. Na pedagogice w Łodzi jeszcze szczątkowo jest, muszę powiedzieć.
ale też już w takim zakresie paraszczątkowym, na psychologii jest także. I to prawie wszystko, ponieważ są jeszcze jakieś metodologie poza doktorantami na niektórych kierunkach, na geografii na przykład. Teraz, proszę Państwa, na wyższym szczeblu kształcenia powinna być i logika formalna, i semiotyka, i metodologia, i teoria argumentacji. Teoria argumentacji, to już kończę, w Instytucie Filozofii, w którym pracuję w Łodzi, od kilku lat z kolegami, z profesorem Maciaszkiem między innymi, chyba częściej uczestniczył profesor Kaczmarek, my mamy takie modułowe zajęcia, argumentacja, retoryka, perswazja. I one mają charakter i wykładów, i warsztatów, i ćwiczeń. I to się cieszy dość dużym zainteresowaniem, czyli jest potrzeba tego rodzaju działań. Na koniec, jak powiedział panie profesorze, sytuacja współcześnie jest nawet gorsza niż pan profesor mówił, bo to nie tylko fake newsy, to nie tylko w polityce się źle dzieje. Przede wszystkim dzieje się coś takiego, że wkraczamy w nową erę sposobu komunikowania się ze światem. Ludzie nie czytają książek papierowych, ludzie nie czytają żadnych gazet w Łodzi, od tego trzeba zacząć. Ale jakie to pociąga konsekwencje? To byłoby drobiazgiem, gdyby nie to, że ludzie nie umieją odsiewać wiadomości wiarygodnych lub niewiarygodnych. Każdy może mieć swój przekaz w tej chwili, który znajdzie zwolenników. I to nie mówię tylko o sytuacji takiej bardzo pospolitej. Ja czasami zdarzyło mi się, to już zarodziłem, czytać na forach internetowych różnych gazet, także europejskich, wypowiedzi. Jest niekiedy lepiej niż w Polsce, ale nie dużo lepiej. W Kanadzie na przykład było gorzej, moim zdaniem. Po prostu ludzie nie rozumieją tekstu artykułu. Komentarz do poważnego artykułu zaczyna się od własnych fobii jakichś, tak? Emocjonalnego odbioru. No jeżeli tak jest, to wobec tego logika powinna uczyć różnych rzeczy, a może także pewnego dystansu i obiektywizacji. No i tak by było zakończyć. Dziękuję bardzo. To może ja coś powiem teraz. Tak, Marek Mamciak, Katedra Biologii i Metodologii NAU. Ja może wstanę, bo będzie tak raźniej. Nie wiem, czy to będę pisał, może będę, może nie będę. Proszę Państwa, pierwsza sprawa. Ja w jakimś sensie mam sympatię do tego, co mówił profesor Kisielewicz, że nauczanie logiki formalnej w taki sposób, w jakim się dokonuje, może nie jest zbyt szczęśliwe. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że powinno być dokonywane cały czas, tylko troszeczkę inaczej. To znaczy tego, czego mnie brakuje, a uczyłem na bardzo różnych kierunkach, tak? Też na prawie, na filozofii, na socjologii. To jest to, że nie ma, czy często nie zwraca się uwagi na podstawy. To znaczy, nie ma podstaw. Nie ma podstaw, nie mówi się, gdzie są te fundamenty, na czym to wszystko jest oparte. I potem uczy się pewnych technik, uczy się pewnych rachunków logicznych, ale one właściwie wydają się jakoś tam dziwne. Tak? Nie wiadomo skąd się biorą. Nie wiadomo skąd się biorą, natomiast gdyby wskazać na pewne podstawy, to może nie byłoby tak źle, tak? No podam przykład, proszę Państwa. Najczęściej jest tak, że jeżeli młody uczony, który zaczyna prowadzić zajęcia z kursu logika, idzie na zajęcia, to co? To mówi prawda, fałsz, klasyczna teoria prawdy, Arystoteles i prawda to zgodność sądu z rzeczywistością. Co ja powiem? Nieprawda. Nieprawda. Nie. Nie. Klasyczna teoria prawdy to Platon, to dialog sofista. Sformułowanie, które potem zostaje powtórzone przez Arystotelesa w metafizyce, to o ile zostaje, bo tekstów Arystotelesa nie znamy w wersji oryginalnej, znamy teksty Platona, Arystoteles to są kompilacje późniejsze. Tak? Prawdą jest twierdzić o tym, co jest, że jest i o tym, co nie jest, że nie jest. Tak? Fałszem jest twierdzić o tym, co jest, że nie jest i o tym, co nie jest, że jest. To się wydaje bardzo abstrakcyjne, ale proszę Państwa, no można
zupełnie wiele takich pytań praktycznych w ten sposób rozstrzygnąć, tak? Proszę Państwa, no, przykładem tego są choćby zagadki Smoliana, tak? Ja ostatnio, znaczy ostatnio, czego ostatnio w mojej katedrze o tym mówiłem, tak? No jest taka zagadka, tak? Weźmy sobie pod uwagę taki przykład. Punktem wyjścia dla tej zagadki jest sztuka Szekspira Kupiec Wenecki. Jedną z postaci jest dziewczyna o imieniu Porcja, tak? No i dziewczyna o imieniu Porcja. W jednej ma trzy szkatuły, ma szkatułę złotą, srebrną i ołowianą i w jednej z tych szkatuł trzyma swój portret. I teraz ze swoimi gośćmi, którzy ją tu odwiedzają, gra w taką grę. Znaczy powiada tak, no macie odgadnąć, w której szkatule jest ukryty portret, tak? A żeby ułatwić odpowiedź na to pytanie, ona po pierwsze umieszcza na wieku każdej szkatuły kartkę z napisanym jednym zdaniem, czyli na wieku szkatuły złotej pisze tu jest portret, na wieku szkatuły srebrnej pisze tu nie ma portretu i na wieku szkatuły ołowianej pisze portretu nie ma w złotej szkatule, tak? I po drugie powiada, że co najwyżej jedno z tych trzech zdań jest prawdziwe. Tak? Niby dziwne, no można to napisać, jak chcę tego pisać, natomiast proszę zwrócić uwagę, tu wystarczy tylko zapytać o formułę Platona, tak? Jeżeli to wiemy, no to możemy odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest portret, tak? No portret jest w srebrnej szkatule. Dlaczego? No, dlatego, że bierzemy pod uwagę trzy różne możliwości, trzy różne możliwe stany świata, tak? Czyli wiemy, że sytuacja zagadki jest taka, że portret jest albo w złotej szkatule, albo w srebrnej, albo w ołowianej. Czyli bierzemy pod uwagę co? Ja jestem filozofem analitycznym, nie matematykiem, nie filozofem przez duże F. Ja lubię świat możliwy. Wiem, że niektóre to jakoś tam drażni. Tak? Mamy trzy światy możliwe. Jak ja mówię studentom, że uprawiając logikę my podróżujemy w przestrzeni światów możliwych, to nie chodzi nam o to, że my jakieś tam grzybki sobie zażywamy, tak? Coś takiego, czy pijemy fragment trójki, tak? Tylko chodzi o to, że zadajemy sobie stare pytanie, które zadawali sobie wszyscy filozofowie, czyli pytanie jakie, co by było gdyby. Tak? No, to jest podróż w przestrzeni światów możliwych. No, tu jesteśmy. Tak? Czyli mamy trzy światy możliwe. W każdym z tych światów możliwych wartość logiczna każdego z tych zdań jest określona. A teraz jeśli wiemy, że co najwyżej jedno z nich jest prawdziwe, tak, to łatwo, znaczy łatwo, no, stosunkowo łatwo możemy odpowiedzieć na to pytanie. Wymaga to pewnego systematycznego rozumowania, ale niedługiego. Tak? Więc pierwsza sprawa, tak, prawda. Nie jakieś opowieści, że klasyczna definicja prawdy, jakaś zgodność myśli z rzeczywistością, czy sądu z rzeczywistością, nie Arystoteles, tak? No powiedzmy tak, jak to wyglądało, ok? Czyli to jest pierwsza sprawa, tak? Czyli wracamy do źródeł. Druga ważna sprawa, proszę Państwa. A ja pamiętam, jak kiedyś mówiłem studentom, nie pamiętam, jaki to był kierunek, oni byli jakoś tam technicznie wykształceni. Gdzieś mnie zaproszono na politechnikę chyba, tak? I oni mówią tak, no logika, no znamy logikę, tak, znamy. Logika to jest jeśli P to Q. Logika to jest jeśli P to Q. Takie skojarzenie, tak? No dobra, tylko znowu. No fajnie, tylko co to znaczy jeśli P to Q? To jest pytanie o co? No, o jeden z fundamentalnych spójników w klasycznym rachunku zdań, czyli o spójnik implikacji materialnych, o którym można mówić wiele różnych rzeczy, które jest nieintuicyjne, natomiast to no, spełnia jedno fundamentalne twierdzenie, czyli twierdzenie o dedukcji. Tak? No co jest ważne? Tak? Co jest ważne i dlatego można powiązać jakoś tam spójnik implikacji, chociaż nie w sposób zupełnie jednoznaczny, z czym? No z fundamentalnym dla logiki stosunkiem, czyli stosunkiem wynikania logicznego.
To nie jest proste, tak? To nie jest tak, że jeśli mówię, że jeśli P to Q, to z P wynika. Tak nie jest. Tak nie jest oczywiście. To jest jedna z wielu szkód, które wyrządzili nauczyciele matematyki, ucząc nieudolnie logiki. W szkole średniej. Tak, to jest, to naprawdę to jest przykra sprawa, tak? Że tu jakby pewne rzeczy, no jakoś tam zostały ominięte, nie zostały uwzględnione. I wreszcie, jeżeli do tego wrócimy, no to pojawiają się kolejne rzeczy, czyli pojawia się co? Pojawia się pytanie o te podstawowe stosunki logiczne. Co to takiego znaczy, że coś z czegoś wynika? Tak? Co to takiego znaczy, że jakiś sąd wynika z innego sądu? Tak? O co chodzi, jeśli mówimy, że dwa sądy się wykluczają? Tak? Co mamy na myśli, jeżeli mówimy, że jakieś sądy się dopełniają logicznie? Tak? Co takiego mamy na myśli, jeśli mówimy, że dwa sądy są równoważne? Co takiego mówimy, jeśli mówimy, że są sprzeczne? Tak? Ja mam tutaj, zaryzykuję takie twierdzenie, że dobrze jest spróbować przynajmniej na początek udzielić ogólnych odpowiedzi, potem próbować pokazać, jak w różnych teoriach logicznych, rachunkach logicznych, to wygląda w szczegółach, tak? No bo na przykład ja mogę powiedzieć tak, no oczywiście w klasycznym rachunku zdań to wygląda tak, a tak, ale dlaczego? Dlatego, że mam co? W klasycznym rachunku zdań mam zasadę atomizmu logicznego. Jak mam zasadę atomizmu logicznego, to wszystko krok po kroku zaczyna pracować. Tylko czego nie należy studentom przedstawiać bez wstępów? No, samego rachunku, jeżeli nie jest powiedziane, skąd to się wzięło, tak? Skąd to się wzięło, tak? No, rzadko kiedy ktoś mówi na przykład o tym, że podstawą klasycznego rachunku zdań są dwie idee, tak? To jest idea spójników logicznych, znana już starożytnym, tak? Stoikom i niektórym Legarejczykom i idea atomizmu logicznego, tak? To się rzadko mówi. To się rzadko mówi, tylko się mówi, że tu zróbmy pewien rachunek. Ale po co, dlaczego, skąd? Wiadomo, tak? Nie wiadomo. Więc to jest jakby kolejna sprawa, tak? Że jakby ja chcę zwrócić uwagę na to, żeby w nauczaniu logiki, nie mówię tylko dla studentów filozofii, to jeszcze do tego za chwilkę wrócę, sięgać do czego? No do tych pewnych filozoficznych podstaw logiki, czy filozoficznych, ontologicznych, no jakichś takich. No, pytać, skąd to się wzięło, dlaczego, po co to tak robimy, tak? Jakie jest uzasadnienie? Jakie jest uzasadnienie? Bo bardzo często studenci mają takie odczucie, że mamy jakiś pewien rachunek, pewną procedurę, której musimy się nauczyć i co? No i róbmy, nie? A czemu, po co, dlaczego, nie wiadomo. Wreszcie ostatnia rzecz, proszę Państwa, znaczy ostatnia, przedostatnia, to taka, bo to, o czym mówię, to proszę mi wybaczyć, to są pewne przykłady, tak? Jak się, powiedzmy, uczy studentów, czego była mowa kilka razy. Panowie mówili logiki pierwszego rzędu, tak? A rachunek kwantyfikatorów, rachunek predykatów, logika pierwszego rzędu. Tym, co w znaczny sposób by ułatwiło proces uczenia tego typu, byłoby wskazanie na pewne filozoficzne źródła tej teorii, przede wszystkim na nominalizm. Tak, na nominalizm. No, nominalizm, proszę Państwa, teza filozoficzna znana już od XI wieku, od Roscelina, natomiast jeśli chodzi o logikę o związkach matematycznych, no to jest tak zwana teza Hilberta, tak? Czyli jeżeli chcę napisać schemat jakiegoś zdania w języku pierwszego rzędu, to co ja powinienem zrobić? To ja powinienem to zdanie tak przetłumaczyć, tak przełożyć, tak sparafrazować, żeby to było zdanie, które mówi o indywiduach, o cechach, które indywidua posiadają i o relacjach, które między indywiduami zachodzą, tak? Czyli na przykład, książka dyżurna, tak jak niektórzy z nas uczyli logiki, Barbara Stanusz, ćwiczenia z logiki, jest takie zadanie, napisać schemat zdania, każdy matematyk jest uczniem pewnego matematyka.
No to się można mordować, tak? Pisać te znaczki tu, nie, rozumiecie i tak dalej, i tak dalej. Ale o co tutaj chodzi? No podstawową sprawą jest powiedzenie tego, no jak to wypowiedzieć. Tak? Czyli jak powiedzieć zdanie, że każdy matematyk jest uczniem pewnego matematyka, przyjmując perspektywę nominalistyczną. No to spróbujmy. Możemy powiedzieć tak, jeśli ktokolwiek jest matematykiem, to jest ktoś taki, kto też jest matematykiem i ten pierwszy jest uczniem tego drugiego. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że tutaj dokonujemy pewnej parafrazy, natomiast przechodzimy na język pierwszego rzędu, czyli na język, w którym mówimy o indywiduach, o cechach indywiduów i o relacjach między indywiduami. Tak? Na koniec tylko jeszcze jedna taka uwaga, więc jakby mówię o czym? Mówię o tym, że jak sądzę w nauczaniu logiki ważne są takie powiedzmy podstawy ontologiczne, podstawy logiki. I to nie tylko na studiach filozoficznych, to jest takie uzasadnienie dlaczego. Otóż proszę Państwa, ja od wielu lat prowadzę takie zajęcia na studiach doktoranckich na Wydziale Filologii. Tam są różni filologowie. To jest takie ogólne studium doktoranckie, więc tam są poloniści, angliści, filologowie klasyczni i tak dalej, i tak dalej. I kiedyś mnie wzięło, bo tak o różnych rzeczach mówię, bo tam tych zajęć nie jest dużo, kiedyś mnie wzięło, żeby mówić o logice tradycyjnej, tak? O sylogistyce, o prawach konwersji, obwersji, kontrapozycji częściowej i tak dalej. Tak? Przesłanka większa, mniejsza, termin mniejszy, większy, średni. Otóż, proszę Państwa, co mnie zaskoczyło? No, zaskoczyło mnie to, że jedna pani, doktorantka z filologii klasycznej, która pisała pracę na temat pewnego poety, który działał na dworze biskupa Nysy, stwierdziła, że jest kompletnie zaskoczona. Bo jak ona czytała o tych przesłankach większych, mniejszych terminach, to jej się wydawało, że to są metafory. Tak, że to jakieś metafory, tam poeta sobie pisze, tak, coś takiego. A tu się okazuje, że nie, że to nie są metafory. Czyli mamy jeszcze kolejną korzyść, jakby taką, że pewnego rodzaju no, nauczanie logiki pozwala pewnym ludziom jakby rozumieć kod kultury, w której są. Tak? Po prostu. Tak? Taka kultura jest. Może ona jest dobra, może jest zła, tak? To jeżeli mówimy o logice tradycyjnej, no to ona w jakiś sposób ukształtowała nasze myślenie, tak? Znaczy nasze, może nie nasze, ale myślenie ludzi, których my potem czytamy. I nie sposób zrozumieć pewnych tekstów, jeżeli się tego nie wie, tak? Albo to rozumienie jest dość dziwne. Takie właśnie, że to jakieś metafory. Tu większa, mniejsza. Termin średni. Dziwne sprawy, tak? Coś tam sobie poeta jakieś tam metafory wymyślił. A to się okazuje nie. To się okazuje nie. Więc jakby w tym sensie to jest jakby kolejny argument, że proszę Państwa, no dobrze jest jakby nauczać logiki po to, żeby niektórzy ludzie no choćby rozumieli tą sytuację, w której są. Tak? Dziękuję. No. Proszę Państwa, być może moja obecność w stosunku do obecności moich poprzedników wymaga pewnego uzasadnienia. Otóż ja nie mam takiego doświadczenia, tak bogatego, jak poprzednicy. Niemniej wydaje się, że to, że ja już nie pamiętam świata bez internetu, mogłoby być w tym kontekście ważnym uzasadnieniem mojej obecności. I o tym też częściowo będę mówił. Moją wypowiedź się złoży 6 tez. To będą postulaty. Pan profesor wskazał na to, w jaki sposób możemy mówić o nauczaniu logiki. Ja będę mówił o przyszłości. Natomiast sobie wyobrażam nauczanie logiki w przyszłości. Pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to, że logiki można uczyć powszechnie. Jako pewnej nauki odpowiedzialnej za kompetencje porządnego myślenia, tak bym powiedział.
Przy czym o powszechnym nauczaniu, jak myślę, logiki, to nie myślę o tym, w jaki sposób uczy się teorii modeli na studiach matematycznych albo teorii mnogości na studiach filozoficznych. W takim sensie to, co później powiem, wszystkie te tezy, które wygłoszę, częściowo uzasadnię albo skomentuję, odnoszą się tylko i wyłącznie do nauczania logiki, powiedzmy, co najwyżej ogólnouniwersyteckiego, ale też nauczania logiki w szkołach średnich i na przykład w gimnazjach, być może nawet wcześniej. Krótko opowiem o swoim doświadczeniu, dlatego że ono wpływa na te moje tezy, na moje postulaty. Uczyłem logiki na różnych poziomach na studiach filozoficznych. Uczyłem logiki, i to było dla mnie chyba najbardziej bogate doświadczenie, doktorantów na Akademii Sztuk Pięknych, czyli malarzy i rzeźbiarzy. I uczyłem logiki bardzo dużo na studiach technicznych, na studiach politechnicznych wielu studentów. I z tych doświadczeń niewielkich w stosunku do prelegentów będę korzystał. Pierwsza teza, proszę Państwa, jest taka. Chwaliliśmy wszyscy logikę. Jest pewien paradoks, bo wszyscy uchwalimy tutaj, a z drugiej strony widzimy, że logika, czy nauczanie logiki jest w pewnym kryzysie, który też tutaj stwierdzamy. Jak oprócz tych pochwał, które zostały wygłoszone, pan profesor Lesz w szczególności o nich wspominał, chciałem powiedzieć, że po prostu logiczne myślenie odgrywa doniosłą rolę w życiu codziennym. Wspiera i daje szansę na dobre życie. Uzasadnię to później. To jest teza druga. Teza trzecia jest taka. Nauczanie logiki powinno wziąć pod uwagę genezę kompetencji logicznych, czy kompetencji dedukcyjnych i zsieciowaną architekturę poznawczą i doświadczenie bycia zanurzonym współczesnego człowieka. Czyli powinniśmy oprzeć na nowym doświadczeniu ludzkości, nawet powiedziałbym, związanym z powstaniem właśnie internetu po prostu. To jest czwarta teza. Kursy logiki powinny być łączone z treningiem twórczości. Czyli logicy powinni współpracować z profesjonalnymi pedagogami. Tak można by w skrócie powiedzieć. Piąta teza. Nauczanie logiki powinno zawierać elementy programowania. I szósta teza. Logika. Ta teza została wypowiedziana już przez mojego nauczyciela, pana profesora Marciaka. Logika powinna być uczona jako pewna pochodna ontologii. Czyli nie ma logiki po prostu w nauczaniu na tym poziomie, o którym mówiłem. Nie mówię o nauczaniu logiki matematycznej, logiki formalnej, logiki dla specjalistów. Specjaliści wiedzą, jak uczyć logiki i z tym nie ma kłopotu. Dobrze, proszę Państwa, dlaczego logika odgrywa rolę doniosłą w życiu i wspiera i daje szansę na dobre życie? Na to, że logika jest nauką taką teoretyczno-praktyczną, taką dziwaczną, wskazał już Kazimierz Twardowski w swoich wykładach z etyki. I wskazał na to, że inną nauką jest tego typu etyka. Też jest właśnie nauką taką praktyczną, teoretyczną. Są elementy teorii, ale są też elementy praktyki. Ja będę mówił takimi, powiedzmy, komentarzami i uwagami. Nie wszystko to, co będę mówił, będzie bardzo spójne. Czyli na to wskazywali już polscy filozofowie, ale nie tylko. Na pewne podobieństwa logiki i etyki. Logika to etyka myśli, a etyka to logika działania. To znamy w zasadzie ze studiów filozoficznych i nie tylko, być może wszyscy. Proszę Państwa, każdy pszczelarz jest artystą. Wyobraźmy sobie taką sytuację. I że żaden chemik nie jest pszczelarzem. I teraz co z tego wynika? Ja jak nie znałem logiki tradycyjnej, to nie domyśliłbym się, że pewni pszczelarze nie są chemikami. Że z tego to wynika. No i teraz logika, proszę Państwa, z mojej perspektywy ona ujawnia to, co jest zakryte. Tak? Ona ujawnia jakby w tej maszynie dedukcyjnej coś, czego zdrowy rozum nie zobaczy. Niewytrenowany zdrowy rozum nie zobaczy. Czy musi to widzieć? To jest osobna sprawa. Może nie potrzebuje tego widzieć, coś o tym też będę mówił, pan profesor Kisielek już o tym wspomniał. Tak? Że przed kursem z logiki, po kursie z logiki nie ma żadnego rezultatu. Tak? Zatem być może jakby to jest niepotrzebne. A być może jest potrzebne. I
zaraz będę mówił, w jakim sensie może to być potrzebne. Proszę Państwa, René Dom, jeden z najważniejszych matematyków XX wieku, francuski matematyk, medalista Filca, czyli najbardziej prestiżowej nagrody matematycznej, mówi tak. W historii matematyki nie ma przykładu, by pomyłka jednego człowieka pociągnęła naukę na błędną drogę. Matematyka się potrafi rozwijać faktycznie w różnych kierunkach, ale nie ma tak, żeby błąd jakby pociągnął za sobą jakiś wielki rozwój matematyki. Ona, ten błąd, albo coś, co jest nieciekawe, jak twierdzi to, jest jakoś wygaszany. Matematyka, tutaj nie mówię o logice, ale o matematyce, matematyka prowadzi do jednomyślności. I sądzę, że logika w szczególności z jej roszczeniem uniwersalizmu, o którym wspomniał pan profesor Klesz, to nie jest logika dla niespecjalistów, ta logika, ale ta logika prowadzi do pewnej jednomyślności. Uważam, że to jest pewna wartość w naszej kulturze, która pozwala na skuteczne czy skuteczniejsze życie. Ale to jest nic. Najważniejszy argument, proszę Państwa, za tym, że warto się logiki uczyć, to jest taki, że po prostu psycholodzy gdyby zbadali, że ci, którzy potrafią dedukcyjnie myśleć, to z testami zbadane, po prostu odnoszą więcej sukcesów. I w naszej kulturze zapewne lepiej zarabiają, tak? Gdyby lepiej im się żyje z perspektywy naszej kultury, mówię, bo można myśleć, gdyby to jest pochodna kultury, że pan profesor Magdzie może wspominał. Logika jest jakoś w centrum naszej kultury, w takim sensie, że ci, którzy potrafią to wykorzystać, jakby lepiej się im żyje. I to jest badane, to nie jest teza filozoficzna, ani zbyt kontrowersyjna. Proszę Państwa, nie jest to tajemnicą, że testy rozumowania, to też jest badane, przewidują bardzo dobrze sukcesy akademickie, jak już mówimy o akademii, jak jesteśmy w akademii. Tak? Że bardzo łatwo można i szybko rozpoznać już na początku drogi, czy jest duża szansa, czy nie ma dużej szansy i z pewnym dużym prawdopodobieństwem przewiduje sukces akademicki. Zatem za kompetencjami dedukcyjnymi idą kompetencje i umiejętności, które przydają się w codziennym życiu i które psycholodzy nazywają sukcesem. Co to znaczy sukces? To byśmy mogli tutaj dyskutować. Niemniej dla niefilozofów jest to, jak sądzę, bardzo przyciągające do logiki. Proszę Państwa, logika dla mnie to jest pewnego rodzaju wartość. Logika też porządkuje. Mamy rozproszoną informację, w szczególności teraz, gdzie tej informacji jest za dużo. I podstawowa kompetencja, o której już była mowa, to jest odsiewanie informacji. Logika potrafi tą rozproszoną informację, narzędzia logiczne, często zaawansowane narzędzia logiczne, potrafią je jakoś ujednolicać, jakoś porządkować. Nie mówię, żeby porządek był najważniejszą, czy jakąś bardzo wysokocenną wartością, niemniej w wielu okolicznościach, jak sądzę, porządek ma znaczenie. I tyle argumentów z tym głównym argumentem, oprócz tych, które były podane wcześniej, za ćwiczeniem się w kompetencjach dedukcyjnych. Ci, którzy to robią lepiej, tym żyje się po prostu lepiej w naszym życiu. Proszę Państwa, nasze nauczanie logiki, to jest teza trzecia, powinno wziąć pod uwagę genezę kompetencji dedukcyjnych. Jak sądzę, powinno je rozumieć. Powinno też dostosować treści kształcenia do tego, do rozpoznania, w jaki sposób w ogóle powstają, jak się tworzą i dlaczego są potrzebne, dlaczego są funkcjonalne kompetencje dedukcyjne. Ja przywołam tutaj tylko i wyłącznie w roli ilustracji, bo takich powiedzmy podejść jest wiele. I zarówno są zarówno filozoficzne, jak i niefilozoficzne z zakresu psychologii poznawczej. I z zakresu psychologii poznawczej pozwolę sobie jaką ilustrację podać. Na przykład no, na czym się opiera kompetencja dedukcyjna? I część psychologów poznawczych twierdzi, że po prostu się opiera na pamięci. Po prostu pamiętamy wcześniejsze rozmowy. Koniec kropka. Jeżeli byłoby tak, że na tym się opierają kompetencje dedukcyjne, no to jak powinno wyglądać nauczanie niespecjalistów? No zupełnie inaczej wydaje się, niż jak sobie na pierwszy rzut oka wyobrażamy. Ale wcale nie musi być tak, nie możemy z tym dyskutować. No bo można tak powiedzieć. Ja nie pamiętam czegoś i nie rozumiem czegoś, a potrafię za pomocą współczesnej logiki o tym jakoś rozumować, przeprowadzać rozumowanie.
Czyli w jakimś sensie jakby nie tylko pamięć jest odpowiedzialna za kompetencje dedukcyjne czy kompetencje logiczne. No i druga odpowiedź, na której zasadzona jest tak zwana, jak René Thom pisał, matematyka współczesna i też nauczanie logiki w dużej części, w szczególności w Polsce, bowiem mamy bardzo silną i bogatą tradycję logiki formalnej, no to jest teza taka, że tak naprawdę są pewne formalne reguły, które pracują na reprezentacjach umysłowych i dzięki tym formalnym, i na tym się opiera tak naprawdę, na tym się uprawomacnia, to jest uprawomocnienie i podstawa kompetencji dedukcyjnych. I to jest rozumienie, które bardzo często chyba przyjmujemy w tradycyjnych kursach logicznych. I to jest też to rozumienie, które było najsilniej krytykowane przez pana profesora Kisielewicza. Bowiem to nasze dzisiejsze spotkanie jest też założone de facto, i do tego się odwołujemy, choć o tym wprost nie mówimy, do spotkania, które miało miejsce też we Wrocławiu w grudniu zeszłego roku, gdzie dyskutowaliśmy na temat książki pana profesora Kisielewicza, o której pan profesor wspominał. Wszystkie te wypowiedzi też można znaleźć w sieci. Został też wydany numer studia filozofia Slavincja, w którym komentarze zostały opublikowane. Mówię o tym dlatego, że bezpośrednio to są te dwie sprawy są powiązane, czyli dzisiejsze spotkanie i ten numer studiów i dyskusja wcześniejsza. Trzecia taka powiedzmy propozycja tego, na czym się mogłyby osadzać kompetencje dedukcyjne, to jest taka powiedzmy teoria bardzo prościutka z perspektywy filozoficznej, teoria modelów umysłowych. I to jest w ogóle teoria, w której to jest też teoria w dużej części możliwości i konieczności. I mówi się tam o tym, czy przyjmuje się, że mamy pewne reprezentacje i tworzymy pewne funkcjonalne reprezentacje świata albo obiektów, o których rozumujemy. No i tak naprawdę badamy jakąś strukturę tych reprezentacji. Też strukturę możliwości, konieczności. Konieczne jest to, co występuje we wszystkich tych reprezentacjach, możliwe co tylko w jednej. Także tu się pojawiają pewne fundamenty logiki modalnej. Ciekawe jest to dla nauczania logiki, chociaż nie potrafię tego skomentować bardzo szczegółowo, to znaczy nie potrafię podać treści, które powinny być częścią kursów z logiki. Niemniej część psychologów poznawszych podaje taką zasadę prawdy. Ona polega na tym. Minimalizujemy obciążenie naszej pamięci poprzez konstruowanie modeli umysłowych, które jawnie reprezentują tylko to, co jest prawdą, a nie jest fałszem. To jest ciekawa przypadłość ludzka, że jakoś dążymy w swoich reprezentacjach do prawdziwości. Mówię, nie będę komentował tego, jak to mogłoby w treściach nauczania, jakie mogą mieć odzwierciedlenie. Niemniej wydaje się, że jeżeli ta zasada jest prawdziwa, to powinno być. Kolejna rzecz, proszę Państwa, o której chciałbym powiedzieć, jest związana z tym, że już ja należę do tego pokolenia, które nie pamięta świata bez internetu. Otóż sądzę i mógłbym podać wiele argumentów za tym, że nasze poznanie, w ogóle model tego, co to znaczy wiedzieć i poczucie i doświadczenie tego, że coś wiem, jak w ogóle model wiedzy i model uniwersytetu, który za tym też pójdzie, się diametralnie na naszych oczach zmienia. Przy czym od razu chcę powiedzieć, ja nie chcę straszyć tym zmianami. Uważam, że one są konieczne w jakimś sensie i możemy z nich korzystać. To są zmiany związane z odmiejscowieniem poznania. Często w ogóle też ucieleśnieniem, ale o tym nie będę mówił, które we współczesnej filozofii bardzo jest często rozważane. To jest związane z tym, w jaki sposób ludzka uwaga pracuje. Pracuje jak rój pszczół, jest sieciowana. Nie pracuje już tak, jak pracowała wcześniej, jak sądzę. Mamy, tak tutaj jak siedzimy na sali, około 90%, 95-8% na moje oko z nas ma przy sobie smartfona z bardzo wysoką pamięcią operacyjną, czyli tak zwaną, tak naprawdę pamięcią zewnętrzną. Być może dziś Państwa, którzy tego nie używają, ja mogę to wprost powiedzieć, że moją pamięcią w dużej części, jakby z tą pamięć mam w kieszeni teraz. I to jest zasadniczo, co jest dla nauczania, to jest zasadnicza inna sytuacja. Moja córka, jak rozwiązuje zadanie jakby w domu, no to ona po prostu już jakby na zajęciu wie, odnajduje informacje. 80% uczonych, jak zadaje pytania, uczeni, szuka ich w Google'u.
państwa. Także na moje oko logika, nauczanie logiki też się powinno do tego dostosować. Co więcej, oczywiście to kwestia przedłużonych zmysłów, tak, i odmiejscowienie to są sprawy, które są chyba oczywiste. Proszę Państwa, w naturalny sposób jest coś takiego i na kursach logiki to widać, że powiedzmy nawet się mówi, że jeden kwantyfikator, jeżeli jest użyty, to jesteśmy w stanie to zrozumieć, dwa to już tylko chyba matematycy, a trzy kwantyfikatory, jak są to w zasadzie już tego, to wybrani matematycy, czyli cztery to już w ogóle te definicje są bardzo trudne. Leibniz i Parmenides. I to się widzi na kursach. I to jest doświadczenie chyba każdego człowieka, który miał z tego styczność, jakkolwiek to rozumiał. Aktualny rozwój technologii komputerowej pozwala nam to, jeżeli znamy właśnie logikę, znamy podstawy tego mechanizmu, pozwala nam na to, żeby tą informację, czy tego typu powiedzmy operacje przeprowadzać jakby dużo szybciej. I to jest, mi się wydaje, z jednej strony siła logiki, bo cała w jakimś sensie jest oparta ta technologia informacyjna na logice i ona też mogłaby być wykorzystana. Właśnie wprowadzeniem elementów, nawet dla filologów klasycznych, elementów właśnie programowania gdyby do nauczania logiki. Świat powiedzmy wirtualny, po prostu jesteśmy jego częścią, czy chcemy, czy nie chcemy. I wydaje mi się, że takie racjonalne jakby współistnienie w tym świecie wymaga znajomości pewnych mechanizmów. I dlatego proponuję, żeby w nauczaniu logiki włączyć właśnie elementy programowania. Co zresztą jest jakby też postulatem pana profesora Kisielewicza wyrażonym w książce. W jakim sensie programowania to już zależy od kontekstu. Niemniej podstawowe konstrukcje programistyczne typu konstrukcje warunkowe, typu pętla, typu instrukcje wyboru, uważam, że one powinny być częścią nauczania w logii. Dobrze. Czwarta teza. Kursy z logiki powinny być łączone z treningiem twórczości. To jest teza, proszę Państwa, jak sądzę, dla osób, które ją rozumieją, teraz nieco kontrowersyjna. Otóż, proszę Państwa, treningi twórczości to są takie wynalazki współczesnej pedagogiki i pedagogów, którzy mają bardzo niską ocenę logicznego środowiska, jakby logików i jakby logicznych kompetencji. Otóż, proszę Państwa, pedagodzy współcześnie, ja tak sobie pozwolę na pewne uproszczenie, jak gdyby twierdzą, że porządne myślenie, to jest myślenie twórcze de facto, a myślenie twórcze jest zabijane przez takich jak my, którzy myślą formułami. Tak? No tak się myśli w tym środowisku, dlatego nie ma logiki na pedagogice, proszę Państwa. To są jakieś powody tego. Właśnie tak się myśli. Czyli ludzie, którzy wypracowali bardzo ciekawe i profesjonalne narzędzia, które pracują i które współgrają z logiką i które jakby dotyczą tego samego, tych samych kompetencji, bo też dedukcyjnych kompetencji, tylko je inaczej nazywają, innymi sposobami ich uczą, po prostu postawili jakby taką granicę, no, której już jakby nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Oczywiście my, proszę Państwa, nie pozostajemy dłużni, bo to, co myślą logicy o pedagogach, to ja nie będę gdyby ze względu na to, że to jest nagrywane, gdyby mówił, bo to jest jasne po prostu, jak to oceniamy. I wydaje mi się, że to jest jedna z powodów gdyby pewnej klęski logiki, nauczania logiki. Otóż to, że nie jesteśmy w porozumieniu z pedagogami. Nie słuchamy się i nawzajem się tylko obrażamy. O czym dokładnie mówię? Wydaje mi się właśnie, że pewne elementy treningu twórczości powinny być wprowadzone do kursów z logiki. Co to znaczy? Ja jeszcze pozwolę sobie przywołać słowa Mostowskiego, innego logika i matematyka, który napisał taki tekstik Matematyka i logika. I tam krótko mówiąc mówi coś takiego. Matematyka to powstała z jakichś realnych potrzeb. Było mierzenie, tak, było liczenie, było odliczanie jakieś, gdyby to były jakieś realne problemy, później były jakieś abstrakcyjne struktury i te struktury budziły pewne zainteresowanie, że historycznie tak było. Budziły zainteresowanie i tam były, gdyby tamte problemy były aż prawie takie mistyczne, tak, że matematycy zaczęli je rozwiązywać, to były realne struktury, na przykład geometria, tak, geometria trójkąta, to było coś realnego. A mówi, a logika, mówi, rozwija się zupełnie inaczej. Jak matematycy szukali czegoś niezwykłego,
tak, logicy szukali oczywistości. No bo w zasadzie gdyby o to chodzi, żeby rozumowanie było poprawne. A jak rozumowanie jest poprawne, to nie mamy zaburzonego dobrego samopoczucia, no bo jest poprawne. Zaburzamy je dopiero, jak widzimy błędy. Czyli my szukamy oczywistości w logice, a nie szukamy właśnie tych niezwykłości. Matematycy tą przewagę nad logikami mają, że odkrywają te niezwykłości. I to jest, proszę Państwa, obraz Mostowskiego, który recenzuje negatywnie zresztą podręcznik Zarys arytmetyki teoretycznej Grzegorczyka, bo to jest z recenzji. Co krytycznie? Właśnie to, że to jest zbyt uformalnione. Zarys logiki, arytmetyki. Zarys arytmetyki teoretycznej. Tak? Tak. Czy to jest dobry obraz? To tutaj pozostawiam do otwarte pytanie Mostowskiego, czy nie? Niemniej, proszę Państwa, właśnie logika właśnie powinna tej niezwykłości, tego co nowe i tego co twórcze wyszukać. I ma do tego jak najbardziej narzędzia, jak sądzę. Że nie jest tak, że my się tylko tym co oczywiste i puste interesujemy. Myślę też, że za nasze nastawienie logiczne do pedagogów odpowiada antypsychologizm szkoły Moskowarzyńskiej. Uważam, że antypsychologizm Husserla i później szkoły włosko-warszawskiej jest jedną z tych rzeczy, która nie pozwala nam po prostu, to są klapki na oczach, jakie mamy, nie potrafimy jak gdyby z tym środowiskiem jakoś współpracować w Polsce. I to też jak gdyby, to jest pewne ograniczenie wewnątrz środowiska filozoficznego, które nie pozwala jak gdyby na współpracę. No dobrze, żeby powiedzieć o konkretach. Czas już tu. Żeby o konkretach powiedzieć, proszę Państwa, uważam, że tutaj można mówić o dwóch wzorach, też jakby takich moralnych. W takim sensie, że mam wzór jakby takiego wirtuozo Schaffensperego na przykład, gdzie ustanawiamy pewne prawa, dbając o pewien zmysł tak naprawdę moralny i smak z jednej strony, a z drugiej strony wypełniamy tylko i wyłącznie pewne reguły. Tak? Czyli mamy pewne reguły i się trzymamy tych reguł. I takie dwa rodzaje, powiedzmy, podejścia do etyki są też widoczne w nauczaniu w logiki. Tak, z jednej strony mamy podejście właśnie, jak powiedział pana profesora Kisielewicza, tak, takiego wirtuoza logicznego. Tak, tworzymy coś logicznie, a z drugiej strony mamy takie tradycyjne jakby podejście, czy klasyczne, powszechne współcześnie raczej, jakby właśnie podejście takie, że klepiemy te formuły, nie wyjaśniamy, jak pan profesor Maciek mówił, nie wyjaśniamy, skąd się to bierze. I mi dużo bliżej do tego wirtuoza nauczania. Proszę Państwa, jeżeli mówię o wprowadzeniu do nauczania logiki, to są ogólne rzeczy, treningu kreatywności, o czym mówię? O tym mówię, żeby zajęcia z logiki rozpoczynać zajęciami, takimi ćwiczeniami rozgrzewkowymi, które wymyślił na przykład Schmidt, czy nie tyle wymyślił, ale opisał Schmidt, czy też wymyślił w takim treningu, czy jest taka książka, trening kreatywności. To jest dla pedagogów przede wszystkim książka. No i na przykład proponuję, żeby na przykład zadać pytanie otwarte, pytanie jakby problemowe, żeby taką rozgrzewkę zrobić, żeby nie zamykać jak gdyby na dedukcję. Na przykład, co by było, gdyby nie było tarcia? Albo co by było, gdyby nie było siły ciężkości na ziemi? Co by było, gdyby psy zaczęły mówić ludzkim głosem? Co by było, gdyby prawa klasycznego rachunku zdań nie obowiązywała? Tak, w taki sposób, jak gdyby to jest praca z grupą. Najprostsze jak gdyby ćwiczenie tego typu, które rozgrzewa jak gdyby do jak gdyby nauczania logiki. Ja jak nauczam logiki, to studenci przychodzą ze spuszczoną głową, bo się muszą uczyć jak gdyby jakiś po prostu co na pamięć. Jak gdyby, i to, to nie tędy droga, chyba, tak mówię sam do siebie. Proszę Państwa, to myślenie takie kreatywne, o którym mówi Schmidt, to jest myślenie przede wszystkim, tak, myślenie pytajne i myślenie kombinacyjne i transformacyjne. Nie mam czasu, żeby szczegółowo mówić, to można bardzo łatwo też odnaleźć w sieci. Częściowo tego typu techniki pojawiały się w naszych klasycznych podręcznikach, jak Gogiewicza i innych logicznych. Niemniej one zniknęły jak współcześnie. Pozwolę sobie tylko jedną szczegółową rzecz powiedzieć, czym jest w ogóle twórczość. I wyróżnia się, można na wiele sposobów o tym mówić, ale mówi się o tym, że są trzy takie własności
powiedzmy, myślenia, które są takim twórczym myśleniem. To jest płynność myślenia, giętkość myślenia i oryginalność myślenia. Uważam, że wszędzie jest tam miejsce dla logiki, a jej tam w ogóle nie ma. I to jest, według mnie, dlatego mamy kryzys nauczania logiki. Płynność myślenia to zdolność do wytwarzania w krótkim czasie wielu słów, pomysłów, sentencji, idei. Tego nie ma na kursach logiki. Wskaźnikiem poziomu płynności jest liczba wytworzonych pomysłów, po prostu, w krótkim czasie. To można operacjonalizować, można to badać. Giętkość myślenia to jest zdolność do wytwarzania różnych wytworów i zmiany kierunku przeszukiwań. Jest oczywiście przeciwieństwem sztywności. I to jest umiejętność dostosowania metod rozwiązywania problemów do zmieniających się okoliczności. Oryginalność to zdolność wychodzenia poza stereotypowe, najbardziej narzucające się rozwiązania. Tego być może w kursach logiki jest najwięcej. I oryginalne myślenie to jest takie, to jest niezwykłe, niekonwencjonalne, sensowne, nieoczekiwane. I na przykład w moim komentarzu do książki pana profesora Kierlewicza jest właśnie pochwała, że choć to nie jest wprost wypowiedziane zawsze, ale właśnie gdyby podręcznik, gdyby pozwalał pana profesora na to, żeby tego typu kompetencje uruchamiać u uczniów. Dobrze. Proszę państwa, mam jeszcze przykład kilku ćwiczeń, które są ćwiczeniami też logicznymi, ale wprost jakby są w treningu twórczości wymieniane, ale o tych ćwiczeniach nie będę mówił. Żeby kończyć, to tylko wkładam szóstą tezę, czyli że logika powinna być uczona jako pochodna ontologii. To jest w zasadzie to, co pan profesor Maciek powiedział. Ja może dopowiem tylko kilka słów. Otóż, proszę państwa, to jaka jest logika, z mojej perspektywy zależy od pewnej struktury. Struktura jakby jest różna w różnych dziedzinach przedmiotowych. Jeżeli wezmę dziedzinę przedmiotu idealnego, przedmiotów idealnych, to tamta struktura jest inna. I ta logika też, która jest pochodną tej struktury, jest też inna. I to jest logika, która jest bardzo często logiką taką właśnie około matematyczną, logiką klasyczną, która w zdecydowanej większości przypadków pracuje w matematyce i informatyce. Jeżeli weźmiemy dziedzinę przedmiotów intencjonalnych, ja tutaj używam ontologii Romana Ingardena, która jest zasadniczo inną ontologicznie dziedziną, no to tam, gdyby to jest świat fantazji, świat wymysłów, świat bohaterów, świat dzieł sztuki, no to tam logika, oczywiście, że tam jest logika, ale to nie jest logika dla strzego rachunku zdań. Tam jest, tam są pewne struktury i te struktury dokładnie potrafimy opisać, opisywać przy pomocy narzędzi filozoficznych i jeżeli badamy ich logikę, a bada się ich logikę, na przykład badając tożsamość dzieła naukowego czy tożsamość dzieła artystycznego, no to ona musi być znakomicie inna. Po prostu logika jest pochodną struktury. Logika zależy od sposobu istnienia dziedziny przedmiotowej, do której się odnosi. I po prostu bez tego i ci dydaktycy logiki, którzy o tym zapominają, to po prostu nieadekwatnie uczą logiki, jak sądzę. I to jest powiedzmy ostatnia myśl, którą chciałem podać. Mam tu kilka argumentów za tą myślą, zresztą od René Thoma. Ale te argumenty powinny ewentualnie może w dyskusji. Dziękuję bardzo, przepraszam, że za było. Dziękujemy bardzo. I cóż, może najpierw jeszcze oddamy głos panelistom, jeżeli ktoś chciałby jakiś komentarz, zaczniemy po kolei, a potem cóż, przejdziemy do. Ja króciutko, żeby właśnie, bo może, prawda, ale to jest tak. Pan profesor Maciek mówił o podstawach, że przy nauczaniu logiki trzeba wskazywać na podstawy. No i zasadnicza rzecz jest taka, że jeśli to jest logika formalna, to logika formalna dotyczy wyłącznie matematyki tak naprawdę. Dlatego, że logika formalna, logika wymaga ścisłego języka i ścisłej, zamkniętej informacji. W momencie, kiedy nie ma jakiegoś z tych dwóch czynników, logika formalna jest do wyrzucenia. I tu panowie tak zdają się tego jakby nie rozumieć, myśleć inaczej. Ale po prostu cała, i jeśli ja bym uczył logiki formalnej gdziekolwiek, prawda, jakbym wyszedł z jakimś takim kursem do innej dziedziny, to bym powiedział, uczę was czegoś, co jest przypisane do matematyki. To jest myślenie matematyczne o ścisłych przedmiotach, można je w ten sposób sformalizować, prawda. I to jest dla mnie po prostu ta podstawa. I teraz powstaje dla mnie pytanie, czy nauczać logiki formalnej, skoro to jest naprawdę, to jest dziedzina dotycząca matematyki w innych dziedzinach. No więc to jest,
Ta odpowiedź nie jest łatwa, bo te wszystkie cechy dobrej logiki, które tu panowie powiedzieli, że z tego powodu logiki formalnej, to właśnie wyraźnie powiedzmy, że warto tego właśnie, bo panowie mówią o logiki generalnie formalnej, że tego warto nauczać, no to jest taki sam argument, że warto nauczać matematyki ludzi. Ludzie, którzy mają ten trening matematycznego myślenia, myślą właśnie w takiej logice. I w wielu dziedzinach matematyki to jest lepiej i ciekawiej można zrobić niż czysto na logice formalnej. Tego typu wykład i tego typu trening myślenia o sztywnych przedmiotach. Bardzo ważną dla mnie rzeczą jest tylko, żeby powiedzieć, że świat nie jest taki sztywny, nie jest taki, nie da się tak określić, więc to jest pewien model, który warto próbować w świecie zastosować, wydobywać takie struktury, ale zdawać sobie sprawę, że to jest w zasadzie, prawda, że nie ma tam powiedzmy pewnych wnioskowań. No i ja tu może powiem, no bo panowie tu mają taki troszeczkę, ja bym to nazwał, przepraszam, skrzywienie filozoficzne i rozumiem, że ja bym nie śmiał, że tak powiem, mówić, jak logiki uczyć na filozofii, bo tam już jest zupełnie jednak inny sposób myślenia niż ten, do którego ja nawiązuję, do takiego zdroworozsądkowego obecnego, prawda, we wszystkich przedmiotach. Więc tutaj być może jest sens wprowadzenia tej logiki formalnej, czerpania z niej, to się wiąże z jakimiś analogiami z czymś i tu może być to zupełnie inaczej. Natomiast powiem, zarzut ze strony takich logików formalnych, takich jak ja rozumiem, prawda, co matematyczną logikę w zasadzie uprawiają, co mają, bo oni kompletnie nie chcą przyjąć, prawda, tego typu test w większości. I to już jest taki, że oni już są tak zamknięci, myślę w takiej pewnej perspektywie poznawczej. Ja może tutaj nieobecny jest profesor Newelski, ale to jest tak, ja tą logikę, jakieś prace mam z zakresu logiki, prawda, takie publikowanie gdzieś za granicą, ale tak sobie i znam ją bardzo szeroko, można powiedzieć powierzchownie. Profesor Newelski jest wybitnym specjalistą właściwie światowej klasy, to został uznany w pewnym takim dziale logiki, prawda, formalnej. No i ja mam taki, dla mnie to jest taki argument, prawda, że on się w tych wszystkich sprawach dotyczących nauczania logiki innych ludzi dokładnie zgadza, prawda. I w szczególności on nawiązał, rozmawiałem z tym akurat, nie mógł tutaj żyć, że on uczestniczył w jakiejś dyskusji o nauczaniu filozofii gdzie indziej. I był bardzo wobec tego krytyczny, że to jest takie próba, czy Państwo, jak wciśnięcia się filozofów, żeby znaleźć sobie jakieś, prawda, dodatkowe zajęcie. No to jest... I w tym sensie on nawet o logice tak samo myśli. On sobie zdaje sprawę, że ta jego właśnie szczególnie o logice symbolicznej, o logice formalnej, że według niego się tego nie powinno uczyć, ponieważ to jest przydatne do pewnych po prostu celów i to dotyczy matematyków, informatyków, a w innych dziedzinach się zasadniczo tego typu rzeczy nie przydają. Ja tu mam troszeczkę bardziej umiarkowane stanowisko, to znaczy ja uważam, że to uczenie logiki formalnej, to panowie wspominali, jest pewnego rodzaju treningiem takim umysłowym i uczeniem pewnych struktur i to na tym przykładzie, to właśnie jeśli się to nie zgubi tego, że to jest tylko pewien przykład, mamy wymyśloną dziedzinę abstrakcyjną, my sobie tutaj, prawda, robimy i to jest jakaś taka dziedzina, i tam trzeba myśleć tak ściśle, prawda, i porządnie, no to może być przydatne, jeśli ktoś to w ten sposób, ale właśnie tak sądzę, że pewne dziedziny matematyki bardziej się tak naprawdę do tego nadają, żeby ćwiczyć ten typ myślenia, żeby tego ludziom nie brakowało, prawda, tego myślenia ścisłego z uwzględnieniem faktu, że być może właśnie dlatego ja uważam, że programowanie jest w pewnym sensie, ma ten element tej analizy możliwości takiej ewidentnej myślenia ścisłego na temat ścisłych jakichś struktur i ono jest bardziej edukacyjne, takie bardziej atrakcyjne tak naprawdę i powiedzmy dzisiaj szczególnie jest bardziej atrakcyjne. No może tym. W każdym razie, przepraszam, jeszcze jedno zdanie, bo my się tu wyraźnie różnimy, bo panowie cały czas, ja myślę o tych dwóch rzeczach, jeszcze raz do tego wrócę. Zdolność praktycznego wyciągania wniosków i zdolność odróżniania prawdy od fałszu. Nie nadaje się do tego logika formalna, tak generalnie, a panowie troszkę o czymś innym mówili, także tu
jesteśmy takim, tak mi się wydaje. O ile można, bo to ja zacząłbym od tego, że właściwie ja tworzę nauczanie logiki, miałem zwykle na uwadze logikę szeroko rozumianą, nie tylko matematyczną. Natomiast muszę powiedzieć panie profesorze, że ja jestem zdania, że na filozofii matematyki należałoby uczyć. Jakiś przedmiot, czy analiza, czy inny powinien być, podobnie jak powinien być do wyboru fizyka, biologia, jakiś przedmiot humanistyczny, którego nie ma. Dlaczego? Dlatego, że filozof, który nie ma wiedzy z różnych dziedzin, trochę porusza się po omacku w próżni, moim zdaniem. Ja oczywiście pochodzę z takiej epoki, gdzie akurat studia filozoficzne można było zaczynać studiując coś innego, a magisterium robić, mając magisterium z czegoś innego. I na własnym doświadczeniu kolegów widzę, że w wypadku filozofii ktoś, kto jest, przepraszam za określenie, czystym filozofem, no ma pewne luki. Oczywiście one są do nadrobienia, ale to wymaga żmudnego wysiłku. Twardowski sądził podobnie. Natomiast co do pewnych rzeczy szczegółowych, ja bym powiedział tak. No widać z tego, proszę państwa, że nauczanie logiki i logika to nie jest rzecz łatwa. Ja sobie przypominam, czytając w ubiegłym tygodniu pewną pracę do zaopiniowania, autor powołał się na Staszica. To jest bardzo znamienne zdanie Staszica. Ja nawet go jeszcze nie zidentyfikowałem. Staszic mówi coś takiego. Logika to jest przystępna dla tych, którzy jej najmniej potrzebują. Czyli już mają predyspozycje naturalne, tak? Jest w tym coś sprawnym, ale my predyspozycje w różnych dziedzinach mamy różne i cała rzecz w tym, żeby podnieść te, powiedzmy, poziomy wyjściowe do czegoś wyższego. Teraz drobne uwagi co do tego, co tutaj było mówione, mianowicie tutaj pan doktor Skowron chyba zwrócił uwagę na to, że logika prowadzi, ja bym to tak określił, do ekonomizacji naszego myślenia. Z punktu widzenia działania takiego, które oszczędza naszą energię, no to jest niesłychanie ważne. My możemy ją wykorzystać na coś innego, na przykład twórczego. Problem zewnętrznych zasobów pamięci to jest sprawa cywilizacyjna już w tej chwili. Otóż ja, moi nauczyciele, bo może nie ja, tacy zwłaszcza starsi, różnych przedmiotów, to sądzili, że dobrze wykształcony człowiek to taki, który zna dobrze pamięciowo zasoby kultury tradycyjnej, zna język obcy, często francuski, choć to już się mogło zmieniać. No jeszcze niektórzy uważali, że powinien grać na jakimś instrumencie. Twardowski notabene też tak sądził. Otóż tutaj oczywiście instrument zostawmy w spokoju, języki, no to pewnie francuski spadł dość daleko, natomiast sprawa tej znajomości zasobów kultury, otóż to się kompletnie zmieniło. Czy my musimy znać, powiedzmy, tak wiele tytułów dzieł sztuki? My możemy to bez trudu ustalić. Czy musimy znać dat tak dużo? Ja znam dość dużo jeszcze, ale dziś bym powiedział, to już nie jest potrzebne. Oczywiście to się czasami przydaje w pewnych sytuacjach, ale to przydaje się wiele rzeczy, na przykład chciałbym lepiej znać karate, a znam słabo, no ale nie zawsze, niezbyt często mi się to przydaje. Więc to się kompletnie zmieniło cywilizacyjnie i my rzeczywiście żyjemy w innym świecie i z tego trzeba sobie zdać sprawę. Druga, trening twórczości. To jest powiedzmy rzecz, nie chcę powiedzieć, że mam ambiwalentne doznania, bo z jednej strony ideowo ja się z panem doktorem zgadzam. Uważam, że pewnego rodzaju sztywność, jaką popadają niektórzy wybitni logicy, także polscy i ci wielcy mistrzowie, no jest zakrawa o doktrynerstwo. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że to, co się nazywa treningiem twórczości, jest niesłychanie trudne. Bo tutaj muszę powiedzieć, że te nieporozumienia ze środowiskiem pedagogów są zawinione przez obie strony. Dlatego, że niestety trening twórczości niekiedy prowadzą ludzie niedobrze przygotowani profesjonalnie. Powiem więcej, ponieważ ja w jednej ze szkół uczelni prywatnych w Łodzi obserwowałem z konieczności, bo tam jakieś funkcje sprawowałem na szczęście przed laty, a ten przedmiot był wprowadzany. Niestety połowa tych ludzi to była na pograniczu hochsztaplerki. To dla mnie jest największy problem.
Teraz to, że to, czy tak jest, to mnie wcale nie dziwi, że moi koledzy, nawet neutralnie nastawieni, dochodzili do wniosku, że to jest niepoważne. Więc trzeba by znaleźć tutaj, myślę, takie profesjonalne podejście do tego. A moim zdaniem jest to niesłychanie trudne, wbrew pozorom, bo to nie jest łatwa rzecz. No i ostatnia kwestia, rzeczywiście, pewnego typu antypsychologistyczne nastawienie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, ja bym powiedział tak, ono już dzisiaj jest przebrzmiałe, w tym sensie, że jest nie do podtrzymania. Przy czym Koi chyba w latach 70. napisał taki artykuł w rocznicę tekstu Łukasiewicza, Logika psychologii, że to już jest nie do podtrzymania. Powiem więcej, ja kiedyś porównując poglądy w kwestii psychologizmu Twardowskiego i Łukasiewicza, doszedłem do wniosku, że Twardowski ma rację, bo on nie był konsekwentnym antypsychologistą. A teraz Łukasiewicz został, no można powiedzieć, tak jak to bywa z neofitami, powiedzmy, krytykował Twardowskiego, Adlista, że on ulega psychologizmowi, natomiast Husserla jeszcze bardziej, że jego antypsychologizm. Otóż wydaje się, że i rozwój pewnych dyscyplin dotyczących poznania i pewne zmiany w logice powodują, że stanowisko Łukasiewicza, by tak imiennie być, jest nie do podtrzymania, nie do utrzymania w tej chwili. Ale to też znowu wymaga debaty, bo to, co to znaczy, że antypsychologizm pewnego typu, to wcale nie znaczy, że pewne krytyki psychologizmu nie były zasadne. Więc my jesteśmy znowu jakby w nowym etapie. Te stare spory trzeba już w nowym świetle rozpatrzeć, to tyle. Co, ja sobie pozwolę jeszcze, więc ja mam trzy uwagi, bo pierwsza uwaga dotyczy wypowiedzi pana profesora Kisielewicza, ale to pewnie nie będzie nic zadziwiającego. No, ja jestem filozofem, jestem logikiem, jestem ontologiem, etykiem i dla mnie związek logiki matematyką jest czymś przygodnym. To jest coś, co się pojawiło gdzieś w XIX wieku, właśnie wcześniej nie występowało. Teraz faktycznie, nie wiem, czy znowu ten związek występuje, czy nie jest tak, że jeśli już mówimy o związku logiki, to on jest większy z informatyką niż z matematyką. No ale to powiedzmy, nie wiem, tak? Logika rozwijała się od czasów Platona i Arystotelesa bez specjalnych żadnych związków z matematyką. Jakby pierwsza sprawa. Więc jakby nie byłbym zgodny z tym argumentem, że właściwie uczenie logiki jakoś tam jest z matematyką. Tak? Historycznie jest jakoś nie do podtrzymania. Poza tym, jak tylko adwokatem wejdę, to oczywiście pan ma rację, że się rozwijała. Zresztą chodzi o to, że rozwijała się, ale w tej chwili widać, że dotyczy ścisłego języka i ścisłych struktur. Znaczy, tylko w tym momencie działa. Panie profesorze, tylko w tym momencie, no to jest jakby taka sprawa, bo oczywiście byli matematycy, którzy jakoś interesowali się logiką, ale oni nie byli ani matematykami głównego nurtu, a oprócz tego byli filozofami. Kimś takim był Bolzano. Tak? Teolog, filozof, matematyk, różne rzeczy robił. Tak? To jest jakby jedna sprawa, jedna taka ogólna uwaga. Druga sprawa, czy to są tylko kwestie dotyczące matematyki. Tutaj pan doktor Skowron podał przykład o pszczelarzu. Tak? No jeżeli ja powiem coś takiego, ktoś powiedział, jeśli nie kocham Joli, to kocham Ele i Ole, a jeśli kocham Ole, to nie kocham Eli lub kocham Jole. I pytanie, czy z tej wypowiedzi wynika, że kocham on Ele, Ole czy Jole? No to jest problem logiczny. Czy to ma coś z matematyką wspólnego? No, raczej nie bardzo, tak, jak mi się wydaje. A związana jest raczej czyjś z czymś, raczej z taką zdolnością... Ale to jest matematyka. Nie, z matematyką, ale to jest czytanie... To jest, panie profesorze, zdolność do czytania tekstów ze zrozumieniem, tak? I dyrektor jednego instytutu na naszym uniwersytecie, ale nie na naszym wydziale, powiedział, że większość jego pracowników nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Tak? Czy jeżeli przeczytają tekst, który ma jedną stronę, to nie potrafią odpowiedzieć na pewne pytania. Tak? No i tak jest, no, czy to jest matematyka.
To zupełnie niematematyczny wydział nauk historycznych, więc nie powiem jaki instytut, tak? Jakby taki problem. Mówię coś takiego, tak? Czy tak jak pan doktor Skowron mówił, no to co z tego wynika? No, to nie jest problem matematyczny dla mnie, może się nie znam. Może się nie znam. Chodzi mi po prostu o to, że no, mamy coś, słyszymy jakąś informację i pytamy, co z tego wynika, tak? No inny przykład, tak? To żaden pies nie jest zającem. Ale co z tego wynika, że większość nie potrafi czytać zrozumienia? No, to, że... Nie eliminuje już zawodu. Za mało czynnikowych. Czy za mało może zrobić? Pytanie jest takie, czy kurs logiki coś pomoże, czy nie? A jeśli obecnie prowadzone kursy logiki nie pomogą, no to może trzeba by je tak przeformułować, żeby pomagały, tak? Żeby pomagały, tak? Czyli... Albo egzaminy wstępne. Może. I to jest jakby jedna sprawa, tak? Więc jakby pierwsza rzecz. To druga sprawa... O tej kreatywności, o twórczym myśleniu. Myślę, że w logice, przynajmniej w takim standardowym, jak ja to rozumiem, ujęciu logiki, jest pewien element, mianowicie to są co światy możliwe. Ja już o tym mówiłem, tak? No jeżeli pytamy o takie podstawowe stosunki, jak stosunki wynikania, wykluczania i tak dalej, jak pytamy o to, co konieczne, co możliwe, tak? To co? No to pytamy o światy możliwe. I tutaj jakby ta kreatywność jest, ja myślę, bardzo ważna, tak? To znaczy, na ile mamy pewną umiejętność do tego, żeby widzieć te inne, alternatywne możliwości, a na ile nie, tak? Nie chodzi o to, żeby coś tam tworzyć, tak? Tylko chodzi też o to, i przynajmniej w przypadku logiki, żeby jakoś mieć pewną zdolność do ujmowania tego typu rzeczy, tak? To jest, jak myślę, ważna rzecz. I trzecia sprawa, proszę Państwa, bo o trzech rzeczach miałem mówić, tak jak powiedziałem na początku, jeśli chodzi o ten psychologię, to ja takim więcej czytam o tym psychologizmie, tym mniejszą mam jasność. Bo na przykład, jak się weźmie pod uwagę polemikę Frege'ego z Husserlem, to dla Frege'ego Husserl to będzie czołowy psychologista. No, dla Frege to będzie czołowy psychologista. Teraz pytanie, o czym my tak naprawdę mówimy. Tak? Zwróćmy uwagę, wielu współczesnych uczonych, którzy wychodzą za psychologów, jakoś tam, czy około psychologów, to właściwie trudno powiedzieć, czy oni są zwolennikami psychologizmu, czy Jerry Fodor jest psychologistą. Raczej nie, tak? Czy Noam Chomsky jest psychologistą? Też ciężka sprawa, tak? Więc jakby to, że my powinniśmy sięgać i jakoś korzystać z pewnych badań psychologicznych dotyczących psychologii deskryptywnej, to jest jedna rzecz. A druga sprawa, no to jest pytanie o to hasło psychologizm, tak? To, proszę Państwa, ja tak... Jestem w jakimś sensie fanem takiego troszeczkę zapomnianego polskiego filozofa, ucznia Twardowskiego, który nazywał się Leopold Blaustein. Amigo, trochę czytam, to mutuje. Proszę Państwa, Blaustein zawsze uważał, że jestem psychologiem. Tak? Zawsze, chociaż ze współczesnego punktu widzenia, że był psychologiem, nie, raczej nie, w żaden sposób. Tak? Więc jakby... No, to są pewne hasła i te hasła jakby tworzą pewne podziały, które są niepotrzebne, jak mi się wydaje, tak? Bo hasła ładnie tak mówią, że my ich nie lubimy, bo tak? Oni nas nie lubią, bo i tak dalej. No, to taka tylko uwaga. Że z psychologizmem to nie bardzo wiadomo, o co chodzi, tak naprawdę. No tak. Mam tylko cztery takie drobne uwagi. Nie czytam SMS-u, panie, że na Facebooka, tylko mam uwagi tutaj zapisane. Jasne. Pan liczyczny. Otóż zgadzam się z panem profesorem Musielewiczem, że jeżeli mielibyśmy do wyboru na studiach filozoficznych, aby ćwiczyć kompetencje ścisłego myślenia
i do Bogdanu mielibyśmy logikę formalną albo geometrię, no to w 100% odpowiadam się za geometrię. W ogóle nie mam wątpliwości, że nie logika formalna. Ale nie zgadzam się z tym, że logika formalna dotyczy tylko i wyłącznie właśnie przed dziedziny przedmiotów danych. My jako filozofowie potrzebujemy logiki, jakby rozpoznania jakby pewnej struktury, ale struktur już dużo wszystkich, nie tylko tej. Szczególnie się interesujemy, ja w szczególności się szczególnie interesuję strukturami matematycznymi, ale mówię, weźmy na przykład estetykę czy filozofię jakby sztuki. Tak? I spróbujmy coś o tym powiedzieć. I uważam, że można o tym ściśle mówić. Tak? Można ściśle, ja nie chcę powiedzieć, że ściśle to znaczy porządnie. Można różnicować. Są tacy, którzy widzą po prostu jakby więcej. I tacy, którzy nie widzą. I oni te struktury jakoś tam widzą. I na przykład według mojej opinii Ingarden jakby to widział. On to potrafił jakby zobaczyć. I w takim sensie my logiki, nie chcę mówić logiki formalnej, ale jakiegoś rodzaju takiego namysłu logicznego, który jest de facto dla mnie pochodną struktury, potrzebujemy na studiach filozoficznych. I żeby mówić na przykład, bo wydaje mi się, że tak się właśnie wydarzyło, że matematyka zagarnęła logikę, no bo tak jest, matematycy mają mocniejsze narzędzia. Jakby informatyk zarabia 15 tysięcy jakby teraz, także to jest jakby to wszystko jest ważne. Nie? I po prostu jakby ta logika, jakby mało co zostało tej logiki już jakby filozofą. I możemy powiedzieć, że jakby no wszystko się matematycznymi, właśnie nie wszystko się matematycznymi narzędziami rozwiąże, zresztą mam jeszcze wygadza za to. Bo to dokładnie jest taka jak teza książki. Niemniej no, potrzebujemy pewnych narzędzi, żeby badać to, co nas filozofów interesuje. Ja chcę podać konkretne przykłady. No, logika intuicji na przykład. No, dla mnie fenomenologia w dużej części to jest jakby badanie Husserl, badał struktury właśnie takie intuicyjne, wglądów eidetycznych. I to są, i on potrzebował jakby pewnej logiki no, transcendentalnej tym razem, nieformalnej, transcendentalnej, innej. No, w Krakowie jest cała grupa jakby uczonych związana z księdzem Hellerem, która jakby bada logikę cudów, tych prawdziwych cudów, które jakby definiujemy jako łamanie tych praw natury. Normalnie są prawdziwe prace, to na pierwszy rzut oka wydaje się no, niemożliwe, ale oni to są sensowne prace, bardzo ciekawe jakby prace. Mamy logikę, nie wiem, logikę religii kochańskiego. No to jest, to też nie jest logika formalna, to są innego rodzaju, no, badamy jakby tam pewne struktury. No, wspomnę jeszcze o logice kobiet, znaczy, no, logika formalna też się nie nadaje do tego, żeby badać logikę, a tam jest jakaś logika. No, ewolucjoniści raczej badają. Dobrze, krótko, żeby nie zabierać czasu, dużo pan profesor Lecz wspomniał o tych Hochstaplerach. Otóż ja tylko chcę wskazać na profesora Schmidta, bodajże z Łodzi, jednego uczonego, i chcę wskazać na profesora Nęckę, Edwarda Nęckę, który jest prezesem PAF-u, wybitnym badaczem twórczości i który też prezes twórczości napisał taką książeczkę, że mamy w Polsce po prostu wybitnych uczonych, którzy jak gdyby zarówno praktykowali i piszą podręczniki, jak i potrafią jakby teoretycznie uzasadnić. Miałem okazję dokładnie z profesorem Nęcką rozmawiać i czytać jego pracę i muszę powiedzieć, że się z nich wiele, wiele więcej dowiedziałem niż ze współczesnych logików formalnych na temat porządnego myślenia. Ze współczesnych niektórych podręczników logiki formalnej, żeby tak było, żeby ściśle to powiedzieć. Także oprócz gdyby, być może gdyby jakiejś grupy ludzi, która coś jakby sobie zawłaszcza, to jednak powiedziałbym, że mamy pewną tradycję jakby porządnej nauki wokół tego i tradycji. Jeżeli idzie o psychologizm w logice, to tutaj zgadzam się z wszystkimi uwagami. Chciałbym tylko jedną dodać. Mi się wydaje, że opinie takie około Twardowskiego i Łukasiewicza i tam Leśniewskiego gdzieś, że one w tej części logików formalnych, w tym środowisku naszym polskim, one zostały i zostały uznane jako coś oczywistego. Jeżeli ktoś nie uznaje... Tak, jeżeli tak, i jest duża grupa polskich logików formalnych, częściej pracujących w instytutach filozofii, która po prostu traktuje to, jakby Fleck powiedział właśnie, jakby swój styl myślowy na tym stawia. Tak? Mówi, to jest oczywiste, jak gdyby, i to, co oczywiste, później buduje jakby całą strukturę na tym, między innymi metody nauczania. I w takim sensie ten spór, on już jest zupełnie gdzie indziej. Jak się popatrzy na psychologię poznawczą, popatrzy na współczesną filozofię, to spór jest zupełnie gdzie indziej. Ale ja się zgadzam ze wszystkimi uwagami, ale mimo wszystko na takim codziennym, w tym kolektywie logików formalnych w Polsce po prostu to jest oczywiste.
Tak, oczywiście. Kolektyw jest opóźniony o kilkadziesiąt lat. Ale to jest siła naszych mistrzów. Ja uważam, że tutaj w tym sensie jesteśmy ofiarami naszych mistrzów. To jest jakby taka widoka. Ale nie w złym, tak. Tak. I to wszystko, ja myślę, krótko przeżyłem. Może teraz głos zostanie na doktora Barać. Proszę Państwa, jest plan rejestrowania głosu, że być może wyciąg z tego spotkania zrobimy, więc ja prosiłbym, żeby kolejne osoby się przedstawiały. Dobrze, nie będę trzymał dyktafon. Pan doktor Sławomir Bart. Ja mam pytanie, taką uwagę dotyczącą wypowiedzi komu pan w sprawie rejestracji do teraz kolonej postaci pana Dzieba. Mianowicie, tam się pojawił motyw, moim zdaniem niezwykle ważny. Tak jak ja sobie na przykład przypominam jeszcze własne zajęcia z logiki, prowadzone zresztą przez fantastycznych nauczycieli, ale mieliśmy takie wrażenie, że nie wiem jak Marek miałeś, ale ja na przykład miałem wiele kolegów, miałem wrażenie, że ta logika formalna jest zamierzona kompletnie w próżni. Że rzeczywiście nie wiadomo skąd i do czego się czasem, skąd się bierze, dlaczego ona jest tak zamierzona w próżni, dlaczego ona jest tak zamierzona w próżni, gdzie się lewituje sobie, prawda? A ta idea, która tu się pojawiła, zwłaszcza na twojej, Marek, wypowiedzi, mianowicie, że to rzeczywiście gdzieś trzeba by było widzieć zagrożenie w autonomii, że pomiędzy logiką a autonomią jest niebywale po prostu mocno mieć. Może nawet właśnie na zasadzie pewnej pochodnej, ale że ten motyw jakby pokazywania, że w pewnym sensie logika za logiką stoi, prawda? Czy formalną, czy modalną, pewna ontologia. To naprawdę bardzo dużo mi rozjaśniało, bo tak jak mówię, to jest taka zatrzymanie subiektywna, strasznie historia gdzieś w dawnych czasach, ale miałem takie bardzo mocne wrażenie, że może to i ciekawe, ale nie wiadomo to czemu. A przede wszystkim skąd jakby te wszystkie ptaszki się biorą, te wszystkie relacje ludzkie. A to ma swoje bardzo głębokie, to jest bardzo ciekawa idea, zakorzenienia jej w ontologii, logiki. Cóż, ja może krótko powiem, że wypada mi się zgodzić i to wszystko, o czym mówiłem, co próbuję robić w mojej praktyce dydaktycznej. Jakby to jest próba, żeby to odwrócić, tak? Żeby tę sytuację odwrócić. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której tutaj właściwie mówić pewnie nie będziemy, bo trzeba by dużo mówić. No to jest cała grupa, czyli logiki modalne, intencjonalne i to wszystko, czyli to, co stanowi rdzeń logiki filozoficznej w tej chwili, tak? To wszystko, co badane jest takimi technikami jak semantyka światów możliwych. I tutaj już ja naprawdę żadnego związku z matematyką nie widzę, profesorze, jeśli chodzi o logiki modalne. To jest po prostu ontologia taka czysto spekulatywna. No, mniejsza o to, możemy to lubić albo nie, ale tak to wygląda. Tak to wygląda. Jak popatrzymy na podstawy logik modalnych, no to co? Głównie kwestie filozoficzne, tak? To znaczy nie skandynawscy myśliciele, którzy się zajmowali etyką głównie, tak? Hilpinen, Kanger i tak dalej, i inni. Tak? To jest jakby coś takiego. Tylko to jest inna sprawa, tak? To jest inna sprawa, natomiast tam jest bardzo silny ten związek logiki z ontologią. To tak naprawdę. O właśnie, Roman Suszko. Ciekawa postać, tak? Nie padło to nazwisko, a powinno paść, jeżeli ktoś z Państwa zna film Race, to Roman Suszko tam występuje. To Roman Suszko twierdził, że logiki modalne właściwie nie są logikami, tylko ontologiami. To są teorie ontologiczne, tak naprawdę. To nie są logiki, tylko ontologie. Ja mogę jedno zdanie dodać, bo to zakupię, że nieporozumienie. Logik filozof. Prawda? I logika filozofii to jest po prostu co innego niż to, o czym ja mówię. A ja mówię, moja pierwsza książka miała nazwę Logika zdrowego rozsądku. To jest logika dla inżynierów i dla jakichś tych. I to jest zupełnie dwie różne rzeczy, więc ja w tym sensie ze wszystkimi uwagami, jeśli chodzi o filozofię, to i rzeczy to się osobno rozwijało. Był ten moment w historii, że się matematycy za to zabrali, zrobili to do końca i powiedzieli koniec, prawda?
ale to wcale nie był koniec i filozofii nadal to się właśnie w jakiś kierunek. Więc ja w tym sensie moje uwagi nie dotyczą ani sposobu nauczania logiki na filozofii, ani wszelkich innych rzeczy. I te moje tezy dotyczą takiej logiki zdroworozsądkowej, prawda? Do wyciągania wniosków w praktyce. A to jednak jest trochę co innego niż sposób myślenia filozoficznego, prawda? Ja jeszcze jedna uwaga bardzo krótka, jedno zdanie. To pewnie będzie w wszystkie serce pana doktora Skowrona, że ja bym nie mówił filozof albo matematyk. A bardzo wielu filozofów było matematykami odwrotnie. No, współcześnie choćby, no, kim jest Sol Krypka? Czy jest filozofem, czy matematykiem? Jednym i drugim, kim był Kartezjusz? Czy był filozofem, czy matematykiem? Czy tego tak nie odróżniał, tak? Nie mówił albo, tak? No więc to ja też tak nie mówię, to jest nie matematykiem, to robi się też filozofem. Nie, tak, mówię, że nie prowadziłbym tutaj do jakiegoś, bo jest jakieś takie błędne podejście, że jak się mówi filozof, no to tak, to jak kiedyś mówiono, ja to jestem humanistą, to znaczy na rachunkach się jest. A jak było definicją bycia humanistą? Ja się nie znam na rachunkach, to jakby tak, na zajęciach na filologii powiedziano, ponieważ, przepraszam za tę dygresję, byli tak ludzie dość bystrzy, a widziałem jakąś rezerwę w stosunku do zajęć z logiki, które naprawdę nie były przeładowane, na pewno to nie było rachunku kwantyfikatorów. No i na których zajęciach pani zwierzyła się, że większość z nich jest humanistami, dlatego ma trudności. Więc ja poprosiłem o to, żeby jakoś bliżej sprecyzować, kim jest ten humanista, żebym wiedział, w czym trudności. No i odpowiedź padła po krótkim zastanowieniu. Humanista to ktoś, kto ma złe doświadczenia z matematyką. Jeżeli tak, to na to nie ma rady. Ale okazało się nie do końca prawdą. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Kamil Zegra. Bardzo dziękuję wszystkim panelistom. Muszę bardzo uważać, że to co mówię, ponieważ w gronie panelistów znajduje się dwóch moich nauczycieli logiki, a mimo, że mieliśmy tych nauczycieli, to logikiem nie dostałem. Natomiast chciałem wrócić do tego wątku psychologizmu, czy antypsychologizmu. I nawet nie w kontekście Szkoły Polsko-Warszawskiej, tylko raczej w tym kontekście, o którym wspomniał profesor Maciak, czyli wykorzystania właśnie empirycznych badań psychologicznych do nauczania logiki. I zastanawiam się, możemy potraktować logikę w pewnym sensie jako naukę normatywną, tak? Czyli jako naukę o regułach myślenia, o tym, w jaki sposób powinno się poprawnie myśleć. I mam takie wrażenie, że troszeczkę za tym założeniem, że logiki faktycznie, że prawidłowego myślenia można uczyć przez logikę formalną, stoi trochę takie założenie, że rzeczywiście logika formalna w jakiś sposób modeluje ludzkie myślenie. Tak? Natomiast no to taki obraz człowieka jako racjonalnie myślącego, a współczesna psychologia poznawcza zdaje się bardzo mocno podważać. Tak? Na przykład badania Kahnemana i Tversky'ego, tak? Ale nie można by innych przykładów jeszcze podać. I zastanawiam się w kontekście tematu wyjściowego, tak? Czyli roli logiki w edukacji, czy przynajmniej na kierunkach pozafilozoficznych, trochę pominę teraz kontekst uczenia filozofii na samej logice, ale czy jeżeli faktycznie chcielibyśmy, aby uczenie logiki spełniało te dwie funkcje, o których profesor Kisielek wspomniał, czy nie można by myśleć w takim razie o uczeniu logiki rozumianej jako właśnie pewnego rodzaju heurystyki myślenia, tak? Która teraz z jednej strony uczyłaby właśnie poprawnego myślenia, ale z drugiej strony również jakby kładła nacisk na to również, w jaki sposób rzeczywiście ludzkie myślenie wygląda, tak? Czyli w pewnym sensie byłaby pewnego rodzaju połączeniem logiki z psychologią. Dziękuję. Czy pan ma tak?
filozoficzną na różnych etapach edukacji, obecnie na liceum ogólnokształcącego. I tutaj takie uzupełnienie dotyczące stanu obecnego i też jeśli chodzi o ten taki wymiar postulatywny, jak to nauczanie logiki w przyszłości mogłoby, czy być może będzie wyglądać. Z tego co wiem, to w szczątkowej postaci logika ona jest obecna ciągle w programie matematyki, tam po prostu jakieś elementy rachunku zdań ciągle są nauczane. Natomiast jeśli chodzi o postulaty dotyczące przyszłości, to podstawa programowa z filozofii w zakresie rozszerzonym, która ma obowiązywać w nowym 4-letnim liceum, skonstruowana jest w ten sposób, że składa się z trzech części i one są pomyślane jako równorzędne. Jedna z trzech części to jest kultura logiczna i za tę część odpowiedzialna była skarga się przede wszystkim pani profesor Anna Mroże z Zakładu Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego. I ona, ta część kultura logiczna, ta część logiczna powiedzmy, obejmuje wiele z tych treści, które też tutaj panowie wymianować Sielewicz, profesor Sielewicz z semiotyki, ale też pewne treści, które mają na celu kształcenie umiejętności praktycznych, właśnie wnioskowania, czy tak ogólnie mówiąc, rozróżniania prawdy od fałszu, czyli tam elementy teorii argumentacji się pojawiają, szczególne punkty, tak pamiętam, uzasadnienie bezpośrednie, uzasadnienie pośrednie, też błędy, liczne błędy wypowiedzi, błędy rozumowania, czyli to jest to bał, ten jest też tam taki postulat tej podstawy programowej zgłoszony, aby trzy części tej podstawy, czyli kultura logiczna, elementy historii, filozofii i wybrane problemy filozofii, żeby to nie było tak zwane oddzielnie, tylko w miarę możliwości, żeby łączyć w nauczaniu te trzy działy. Więc tutaj ten postulat, tutaj zgłaszam przez profesora Magdziaka, żeby logika i dydaktyka logiki miała ten wymiar filozoficzny, tam przynajmniej tak postulatywnie jest zgłoszony. Czy to będzie oznaczało, że ta logika będzie w większym stopniu i sensownie obecna w edukacji? Zobaczymy, jak to w praktyce wygląda. Natomiast to sygnalizuje, jak przynajmniej na poziomie dokumentów, podstaw programowych rzecz wygląda. I jeśli można, to jeszcze bym pozwolił sobie komentarz do takiego napięcia, które się zarysowało pomiędzy Czesławem Sielewiczem i powiedzmy stroną filozoficzną, tak to nazwijmy. W moim odbiorze więcej panów łączy niż dzieli. Znaczy przede wszystkim, jak rozumiem, wszyscy panowie zgadzacie się do tego, że takie powszechne nauczanie logiki formalnej, matematycznej, nie ma większego sensu. Tak? Poza właśnie takimi specjalistami. To jest mój wyjścia chyba, który łączy, tak? Ja znam książkę pana Czesława Sielewiczego, cenię i film, ale uważam też, że te cele, które pan wskazuje, tym lepiej można by realizować, gdyby uwzględnić to z kolei, o czym mówił profesor Magdziak, czyli właśnie uwzględnienie tego wymiaru filozoficzną, w szczególności związków logiki sądowej, tak? Ja mówię tak, że wbrew pozorom nie ma takiej radykalnej różnicy, jak by się mogło wydawać, jak ktoś słucha tej wypowiedzi pana. Jeszcze raz powtórzę, wydaje mi się, że te cele, które stosuje pan Sielewicz, tym lepiej można by realizować, zmieniając te postulaty zgłaszane tutaj przez tę stronę filozoficzną. Dziękuję bardzo. Ja sądzę w ogóle, że metoda zaproponowana przez pana profesora Sielewicza jest wprost metodą logiczną. Także dlatego ja też nie widzę zbyt wielu różnic. W dużej części to są różnice środowiskowe, trzeba powiedzieć. Tak matematyka z filozofią nie ma po prostu nic wspólnego. Może dlatego na filozofii przydałby się kurs dobrej matematyki. Nas z profesorem Magdziakiem łączy fakt, no pan
do ludzi, o tych możliwych i to jest dokładnie moje podejście, tych światach możliwych, prawda, gdzie się odpowiedzi tak się skończy, że to jest wspólne. Natomiast ja tu podam głos profesora Grodzkiego w tej sprawie, bo on się zastanawiał, jakiej filozofii można mówić szkodę. I on miał szczególnie zadał pytanie, ponieważ były pomysły, żeby tego już zaczynać od szkoły podstawowej. Czy jakiejkolwiek filozofii można uczyć w szkole podstawowej? I to był jego taki. I on również powiedział szkołę średnią. Ja się akurat nie zgadzam, bo myślę, że w szkole średniej to jest ten właśnie. Ja jestem za tym, żeby filozofię w szkole średniej uczyć właśnie. I że to jest ten właściwy moment, kiedy ludzie na tyle dojrzewają, że zaczynają rozumieć problemy filozoficzne. Natomiast w szkole podstawowej. Nie sądzę, prawda, za profesorem Newelskim, a natomiast można by jakichś tam elementów logiki, ale w formie właśnie jakichś takich małych zadań z programowania takich, czy to już można wprowadzać, prawda, te elementy takiego, ale to nie jest po prostu taki przedmiot. Więc nie wiem, jak z tą filozofią, czy jest zwolennikiem uczenia filozofii już w szkole podstawowej, tak? Znaczy może nie powszechnego, ale uważam, że do tego są potrzebne specjalne kompetencje, których ja na przykład nie mam, ale znam ludzi, którzy ich mają. Czyli część filozofów jest w stanie uczyć już w szkole podstawowej, przy czym środowisko filozoficzne na to reaguje bardzo źle, dlatego że trzeba zrezygnować, jako całość, trzeba zrezygnować po prostu z akademickiej po prostu takiej części edukacyjnej filozofii, tylko się na kompetencje gdyby postawić. Ja mam taką uwagę krótką dotyczącą może nie edukacji, nie nauczania filozofii w szkole podstawowej, ale miałem taki epizod, że uczyłem filozofii dzieci właśnie w wieku takim wczesnoszkolnym. I bardzo ciekawą rzeczą było to, że miałem zadawałem pytania. I próbowałem dyskutować na temat odpowiedzi. Nie to, że mówiłem co, tylko co to jest nic. Co to jest nic? Dzieci myślały, co to jest nic? Jaka była odpowiedź? Bardzo ciekawa, ja do tej pory to pamiętam, odpowiedź jest tylko dla Wittgensteina. Nic to jest coś takiego, co jest, ale nic o tym nie można powiedzieć. Wittgenstein to logicznie bardzo ciekawa teza. To Wittgensteina, a to tak 6-7 lat, tak? To więc może trzeba zadawać pytania, tak? Filozofia też podczas stawiania pytań, jak Walec mówił, że trzeba po prostu odpowiednie pytania zadać, a ci będą tym poważnie nie odpowiadać. Tak? O ile można jeszcze. Pan poruszył tutaj ten niesłychanie ciekawy problem filozofia, psychologia, logika, psychologia. Otóż rzeczywiście no, mamy w psychologii poznawczej i około psychologii poznawczej cały szereg prac, które wskazują, że przeciętnie, statystycznie biorąc, ludzie nie myślą zgodnie z regułami logiki i dobrze radzą sobie w świecie, bo to jest istotne. Otóż to jest pewien fakt, ja myślę, że to trzeba przyjąć do wiadomości, ale dobrze też, żeby ten przeciętny człowiek wiedział, że jest takie instrumentarium, które może pozwolić mu skontrolować jego procedury myślowe i wyłowić ewentualne defekty. Tak? I czymś takim jest między innymi logika. Że jest takie narzędzie, nie tylko może, ale i bardzo ważne, do którego ja mogę sięgnąć. Dobrze, żebym coś o nim wiedział. Ja przypatrzę się, czy mimo, że ja sobie radzę w świecie, to może nie mógłbym jeszcze lepiej sobie radzić w świecie. Bo mam na przykład naturalny potencjał, ale można go trochę podnieść. Znaczy, dobrze gram w tenisa, ale do 1/8 turnieju w Wimbledonie nie dojdę, jeżeli nie będę trenował 2 razy więcej. Ja myślę, że tu nie musi być konfliktu. To, co mówi psychologia poznawcza, to jest pewien fakt po prostu. Oczywiście to są pewne teorie też z tym związane, ale można przyjąć wyglądające na dość poważne. Natomiast to wcale nie podważa znaczenia logiki. Nie, ja to powiem, że jak postulowałem zastąpienia psychologa. No, oczywiście. To trzeba przyjąć jako pewne datum, że tak powiem, i z tego wyciągać wnioski. Natomiast jeżeli mówimy, to jeszcze sobie pozwolę na takie krótkie zdanie, nawiążę do tego, o czym mówił pan dr Skowron i do tego stwierdzenia Twardowskiego, że logika to etyka myśli, a etyka to logika działania. No jeżeli mówimy o doniosłości
od jakiegoś czasu mówi się z mniejszym i większym sukcesem o uczeniu etyki. Ja myślę, że może tutaj wypada te dwie rzeczy powiązać, bo jednak historycznie było tak, że rodzice bardzo często interesowali się etyką, a etycy logiką. To nawet tacy niekiedy formalni rodzice, jak Artur Prajer. Więc może tu jest jakiś też pomysł, tak? Jeżeli mówimy o nauczaniu. Bo proszę zwrócić uwagę, w jednym i w drugim przypadku chodzi o co? Chodzi o wypracowanie pewnych kryteriów poprawności rozumowania, tylko w przypadku logiki są to rozumowania teoretyczne, w przypadku etyki są to rozumowania praktyczne, tak? Ale cały czas pytamy, tak? Czyli w przypadku logiki pytamy o co z grubsza i co ja mam o tym myśleć, tam mam jakieś przesłanki, a w przypadku etyki mam jakie pytanie i co ja mam teraz zrobić, tak? Mam jakieś tam dane, coś i pytam, co ja mam zrobić, albo co ja mam o tym myśleć. Tu mi się wydaje, że w jakimś sensie ten związek, on jest historycznie jakoś ugruntowany, ale można do niego sięgnąć, jak sądzę. Tym bardziej, że on, już nie będę mówił o tych naszych polskich, tak? Autora było wielu, ale że ten związek jest, tak, jest dość silny. Ja tutaj dodam, tutaj jak mówiłem o genezie kompetencji deprodukcyjnych, to w zasadzie miałem na uwadze badania w szczególności psychologiczne. Czyli takie współistnienie dla mnie jest oczywiste logiki i psychologii, ale też etyki, o tym też w zasadzie mówiłem, może tego nie nazwałem. Dlaczego? Dlatego, że mówimy po prostu o jednym i tym samym. Mamy ten sam przedmiot. A co się stało, że mówimy z innymi językami, jakby tutaj nie mamy kontaktu i kłócimy się? Według mnie po prostu struktura jakby wiedzy i uniwersytetu do tego prowadziła. Po prostu sztywny podział jakby na wydziały, jak jest aktualnie, po prostu do tego w naturalny sposób doprowadził. To są środowiskowe rzeczy. Choć przedmiot jest ten sam. Czyli badamy jakby ten sam przedmiot, a w zasadzie dzielimy się na jakieś podgrupy i grupy takich. Kolektywny środek powiedział. I komentarz pana profesora Kleszcza, właśnie tak, po co się też uczyć logiki, a nawet klasycznego rachunku zdań, o którym no, już współcześnie nie mówi się tak dobrze, że on tak wszędzie po prostu jest potrzebny, tylko w matematyce i w naukach ścisłych się jest istotny. Otóż zauważmy, że tak jak siedzimy na tej sali, to no, co najmniej 90% z nas korzysta codziennie kilka razy z Google. Tak, my przeszukujemy i my szukamy. To jest jedna z podstawowych kompetencji. Na British Library w Londynie jest taki wielki baner, w którym się mówi wiedzieć, to znaczy znaleźć, wiedzieć gdzie szukać. Tak? Wiedzieć to wiedzieć gdzie szukać. I trochę jest tak współcześnie, że są badania, w których się mówi, że po dwóch godzinach każdy no, taki inteligentny użytkownik internetu jest w stanie być ekspertem w danej dziedzinie. I oczywiście, no może nie w topologii algebraicznej, ale w wielu dziedzinach tak jest, że tak jest, mi się wydaje. Tak się mówi. Tak jest dostęp do danych. Czyli te kompetencje logiczne i spójniki logiczne, one, jak się okazuje, czyli spójniki logiczne wzmacniają kompetencje takie praktyczne, przeszukiwania. W przeszukiwaniu Google'a, jeżeli dostaniemy tego spację, to w zasadzie tam gdzieś ukryta jest konjunkcja, albo jeszcze inne wspólniki górowskie. Negacja, jakby to pozwala na co dzień lepiej przeszukiwać sieć. I nie tylko sieć, bo wiele innych baz danych. Tylko taki drobny komentarz do tego, że ta logika formalna, tradycyjna, potrafi mieć taki praktyczny wymiar. Krzysztof Starczyk. No, chciałbym drobne spostrzeżenia tutaj wysłowić, przedstawić. Pierwsze spostrzeżenie jest takie. Tutaj część powodów, które wywoływały tą polaryzację stanowiska, moim zdaniem brało się z tego, że tu operowano tym określeniem logika formalna, jakby to była jakaś jednolita teoria, jedna teoria. To być może pan profesor Kisielewicz zapoczątkował taki sposób mówienia, a moim zdaniem to jest sposób mówienia, który wprowadza w błąd, bo de facto to co nazywamy logiką formalną, to jest szereg, ja wiem, stylów, podejść, nawet pewnych tradycji, rozmaitych formalizmów. I
one mają różne zastosowania w różnych okolicznościach. To pobrzmiewało tu w niektórych głosach, w głosach na przykład tu pana doktora Skowrona, ale mówię, że ta jakby tak na coś to nazwał tak, lekko przesadnie, taka ta totalizująca tendencja, ona utrudnia tutaj diagnozowanie sytuacji z logiką. Druga kwestia to jest ta ogólna ocena, bo to był moment jak gdyby zgody. Był moment zgody co do tego, że logika formalna, czy uczenie logiki formalnej jest niesensowne, czy może czymś niewłaściwym. A ja dodałbym może jako taki głos kontra, taką słabszą tezę, że elementy logiki formalnej, one są wskazane i niezbędne, między innymi po to, żeby się realizował jeden z tych punktów tutaj wysłowionych przez pana profesora Kleszcza. Mianowicie, jak znamy pewne narzędzia, pewną terminologię logiczną, my komunikacyjnie możemy być sprawniejsi, efektywniejsi, skuteczniejsi. Mamy lepsze, bogatsze zasoby tutaj przy komunikowaniu. I dam przykład. Prawnik, który konstruuje ustawę, on w świecie idealnym, on respektuje podstawowe prawa logiki, on respektuje sposób użycia spójników taki, na który wskazuje klasyczny rachunek zdań. I później odbiorca, który się styka z ustawą i widzi w tej ustawie słówko lub, jeżeli on jest po treningu logicznym, on może cicho zakładać, że ten prawnik konstruował przepis, że dał jedną z możliwych wykładni słówka lub. Gdybyśmy to wszystko tracili, czyli odbiorca nie ma kompetencji tego minimalnego szlifu logicznego, on się staje bezbronny i łatwo może stać się ofiarą powiedzmy tego działającego systemu prawnego. Czyli chcę powiedzieć coś takiego, że pan profesor, zaostrzając jedną ze swoich tez, powiedział, że logika formalna nie odnosi się do świata. Ja powiedziałem tak, w świecie społecznym my jesteśmy jakby w takich pętlach hermeneutycznych, że są przekazy, które są konstruowane z wykorzystaniem logiki i później odbiorcy dekodują, czy próbują zrozumieć te przekazy, również odwołując się do kluczy związanych z logiką. Także tutaj bezpośrednio do tego, co pan Kamil zwrócił uwagę, pozostawiając nam kwestię na boku taką, czy nasze myślenie jest żywiołowe, czy ono rzeczywiście przebiega w schematach, które opisuje logika formalna, to moglibyśmy powiedzieć, nawet gdyby było ono żywiołowe, ale jeżeli znamy te kody, przy pomocy których się właśnie komunikujemy, prawda? Nadawca ma jedną maszynę Enigmy, my mamy drugą maszynę Enigmy i my to jakoś rozszyfrowujemy, no to jest pewna, to widzę w tym pewną wartość społeczną. Tak? I jeszcze jedna rzecz do tej kwestii totalizującej, bo to w za dużym skrócie powiedziałem. Ja też mógłbym się podpisać pod krótkim zdaniem, pod taką kapsułą, że logika formalna nie odnosi się do świata, bo świat jest bogaty i tak dalej. Ale może być tak. Może te rachunki, które przedstawia logika formalna, może one skutecznie dekodują pewne fragmenty tego świata, czy ułatwiają zrozumienia tych fragmentów świata. Więc jeżeli by nie było tej tendencji totalizującej, teza dla mnie już wtedy łatwiejsza do przyjęcia. Dzięki. Ja się tylko odniosę, ja się zgadzam z panem profesorem, tak tyle, że kwestia logiczna, ja nawet dałem to jako przykład w książce, prawda, że i zostałem przekonany w trakcie tej dyskusji o tej książce, że
że na studiach prawniczych to właściwie zasadniczy brak zrozumienia znaczenia lub tych spójników logicznych i są fatalnie konstruowane te przepisy. Wiele przepisów w naszej konstytucji pokazuje, że ci, co konstruowali, nie rozumieją znaczenia tych spójników. Przy czym tu chodzi o pewien dział i dlatego uważam, że te pewne elementy logiki formalnej są rzeczywiście bardzo potrzebne, ale to proszę zauważyć, tu nie chodzi o rozumowania, nie chodzi o wnioskowania, tylko chodzi o znaczenie słów. Tabelki wyznaczają znaczenia tych słów, one powinny być ścisłe i są fragmenty rzeczywistości, gdzie możemy tym ścisłym językiem, także w filozofii pewnie dużo więcej jakiś, gdzie można ścisłym językiem mówić i wtedy znaczenie tych słów i te elementy dotyczące tego znaczenia są absolutnie, absolutnie potrzebne i w tym sensie ja troszkę właśnie zmieniłem swoje zdanie, pewne elementy tej logiki, szczególnie dotyczące tego, powinny być rzeczywiście uczone. To dotyczy również tych wyszukiwań, gdyby ktoś to rozumiał i umiał napisać minus i tak dalej, to jest troszkę algebra Boole'a bardziej, ale też to znacznie by ułatwiło przeszukiwanie. I ja nie mam takiego totalizującego, znaczy może właśnie ja muszę to zreformułować ten mój. Ja mówię w tym sensie, logika formalna właściwie bardziej mi chodzi o te rozumowania i o te prawa logiki, że coś z czegoś wynika. One nie mają odniesienia do rozumowań rzeczywistych. To może tak zmniejszę. Natomiast różnego rodzaju elementy zawarte w logice, one różnie powstawały, to ja się zgodzę i się całkowicie zgodzę, że one są wręcz potrzebne i w takim kursie logiki, tak jakbym sobie wyobrażał, powinny być nadal, prawda, obecne, odpowiednio wybrane. Chciałbym tutaj jedną rzecz dodać do tego, co pan profesor mówił. Mnie się zdarzyło wystąpić nawet jako ekspert, ponieważ sąd się zwrócił z zapytaniem, czy spójnik jest użyty do sędzia wymienia, zgodnie z tym, co w rachunku znacie, czy nie, czy potocznie. Ponieważ ten kontekst jest taki jasny. W sądzie, w wymiarze sprawiedliwości. To jest sprawa ważna. A wobec tego prawników takich rzeczy nauczać trzeba, żeby wiedzieli przynajmniej, no, że może być tak, może być tak, może być inaczej. Ale to do tego jest potrzebna logika języka naturalnego plus odniesienie do znaczeń, powiedzmy, spójników w rachunkach logicznych. Ale gdyby mu mówiono, że tu chodzi o znaczenia, pamiętajcie, jak będziecie używać słowa lub, to ono ma ściśle określone znaczenie i się tego w prawie trzymajmy, to oni by to zapamiętali. A jak im się cały aparat i jeszcze jakieś kwantyfikatory wstawi, to oni wychodzą i, prawda, po egzaminie zrzucają ten cały bagaż już więcej. 20 latach wiedzą, że były symbole P, Q, R. I pamiętają tak, P implikuje Q, rzecz to oni pamiętają wszystkie. Proszę Państwa. Pozwólcie mi jeszcze zdanie dodać, bo tu ja planowałem, że dwie kwestie poruszę. Druga kwestia, to chciałbym zaprotestować przeciwko pewnej wizji, którą tutaj pan doktor Skowron zaczął forsować, jakby przedstawiając ten nowy świat w taki oto sposób, że cała nasza pamięć to jest w tej pamięci tej kości smartfona i tak dalej, że to reszta nie jest istotna, że to jest tylko kwestia tego, jak szybko wyszukamy pewne informacje. Otóż szerzenie takiego poglądu z mojego punktu widzenia jest działaniem szkodliwym społecznie, bo to deprecjonuje, nie będę się rozwodził, podam prosty przykład Państwu. Bo to deprecjonuje ten moment, o którym pan profesor też powiedział, mianowicie, że człowiek kulturalny, człowiek wykształcony ma pewne minimum pozytywnych informacji o świecie, on pewne rzeczy powinien powiedzieć. To redukuje, to Bartku, co sugerujesz, to redukuje do jakiejś szczątkowej postaci. I dam Państwu przykład. Uczestniczymy w dyskusji, uczestniczymy w rozmowie, wymyślam to teraz, ze Szwedem, który mówi, że w XVII wieku Szwedzi byli strasznie gnębieni przez Polaków. Polacy najechali na Szwecję, spustoszyli kraj, ogrzebili i tak dalej.
Rozmowa się toczy w warunkach żywa, to jest rozmowa, może w sytuacji społecznej. Nie mamy czasu sprawdzić, szukać w wyszukiwarce, jak to było w tym XVII wieku. Nam się wydaje, że to Szwedzi nas najechali, a nie my Szwedów. No tak, ale nasze te kompetencje kulturowe, ten szlif kulturowy jest tak płytki, że my jesteśmy bezbronni w stosunku do tego faktu. Niemcy nas w 1939 roku najechali, czy my najechaliśmy Niemców? Bo to trzeba doszukać. Nie, tak. Tylko Niemcy. No i nie, ale widzicie Państwo, do czego dążę. Ten szlif kulturowy, ogólna orientacja na przykład w generalnej historii ogólnej, prawda, ono nas nie czyni bezbronnymi w debacie, w szerzeniu jakichś idiotyzmów. Także indywidualna prośba o korektę. Poszerzenie tych zasobów, które nosimy w strukturach białkowych, w kościach elektronicznych. Czułem potrzebę do powiedzenia tego. Tą debatę moglibyśmy toczyć długo, jak sądzę. Podejrzewam, że jest wiele różnic pomiędzy nami, a przede wszystkim różnica jego doświadczenia, a o tym się trudno mówi krótko. Niemniej ja nie twierdzę, że to minimum wykształcenia, o którym wspomniał pan profesor Kleszcz i którego bronisz, nie jest pewnym wzorem. W naszej kulturze i ważne. Jedyne, co chcę powiedzieć tak naprawdę, to, że ja w ogóle uważam faktycznie, że świat jakby wirtualny zmienia nawet jakby tą strukturę białek. Jestem w stanie podać pewne argumenty, które bardzo, jakby, argumenty medyczne nawet. Nie będę wywoływał tutaj, bo to jest kontrowersyjne, co powiedziałbym. Niemniej będę badanie natury medycznej. Będziemy dyskutować nie o tym, co jest istotne. Zatem te zmiany, tylko że ja nie niosę, jak powiedziałem, jak mówię o zmianach pewnych, zmiany przede wszystkim nie interesuje zmiana architektury poznawczej, nie zmiana, powiedzmy, na poziomie biologicznym, no to ja mówię tak, że popatrzmy na tę strukturę, a w szczególności my mamy obowiązek patrzenia na to, bo kto inny mógłby to rozpoznać, i do tego właśnie dostosujmy trochę edukację.